Co tam? No i właśnie, szanowni państwo.
trzeci. Ładnie skacze do ataku ta Amerykanka, ładnie skacze ta Iza do ataku, bardzo tak. Aczkolwiek jestem ciekaw, czy będzie, bo ja tam byłem fanem zawsze tej Agnieszki, jak ona tam była, tej atakującej poprzedniej. Ona była bardzo waleczna taka, no ale ona już pewnie, nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze kontynuuje karierę, bo ona już, nie wiem w sumie, gdzie ona poszła. Różycka jest za Beatę. Karolina Kosek. No, 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 czy to reprezentantka Polski jest. Troszkę młodsza od Beaty, ale. Tak, tak, to jest bardzo dobra zawodniczka, ale. No, no zobaczymy. Czyżby pan prezydent się pojawił? Czy dobrze tam widzę? Zasłania mi fotograf. Lewandowski się pojawił, czy mi się wydaje? Ja też, bo fotograf mi zasłania. Tam z tyłu za fotografem koło Rakowskiego. Ja też nie, ale chyba wzrokiem i sylwetką mi pasuje. Proszę? No, może powinieneś do okulisty iść po okulary jednak. No to wiesz, jak operatorka, to potem musisz mieć okulary, żeby dobrą ostrość łapać, pamiętaj. Zacznie ci ostrość uciekać. Dobra, włączaj. Remigiusz Koziński, witam bardzo serdecznie wszystkich kibiców siatkówki w Poznaniu i nie tylko w Poznaniu. Rozpoczynamy, inaugurujemy właśnie rozgrywki pierwszej ligi siatkówki kobiet w naszym mieście. Druga liga rozpoczęła kilka godzin wcześniej, no ale dziś sobota, ostatnia sobota września, jednocześnie pierwszy dzień tych ligowych rozgrywek w naszym mieście. Mamy swoich reprezentantów w drugiej lidze, mamy także reprezentantki w pierwszej lidze siatkówki kobiet, a tymi reprezentantkami są zawodniczki Enea Energetyka Poznań, na którego to właśnie mecz bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Enea Energetyk Poznań, którą to drużynę właśnie teraz Państwo widzą, podejmuje AZS Politechniki Śląskiej z Gliwic. Pierwsze dwunastki obu drużyn zaczynamy od gości z trójką. Joanna Ciesielczyk przyjmująca, z czwórką Nicole Malczewska, z piątką Aleksandra Elko. Z szóstką Katarzyna Nowak, z siódemką Sylwia Pelc, z ósemką Iga Piątek, z dziesiątką Izabela Trocińska, z jedenastką Katarina Osadczuk, z trzynastką Nikola Abrawajtys, z czternastką Katarzyna Nadziałek, kapitan tej drużyny, i z szesnastką Eryka Salanciowa, z numerem 22 Magda Kowalczyk. Trenerami są Wojciech Czapla i Krzysztof Czapla, no a teraz Enea Energetyk Poznań, gospodarze tego spotkania, zespół, który mnóstwo pozytywnych emocji nam w ubiegłym roku dał, no i miejmy nadzieję, że w tym roku tych emocji będzie jeszcze więcej. Z jedynką Natalia Bogdanowicz, z dwójką Katarzyna Urbanowicz, z trójką Karolina Różycka, Kosek, myślę, że z tym nazwiskiem wielu starszych sympatyków siatkówki kojarzy tę siatkarkę. Iwona Zuzel z czwórką, z piątką Simona Dreczka, z szóstką Karolina Bogdanowicz, z siódemką Barbara Cemrzyńska, z ósemką Aleksandra Pasznik, z dziewiątką Klaudia Świstek, z jedenastką Aleksandra Muszyńska, z trzynastką Aleksandra Omelaniuk i z numerem 16 Izabela Izzy Rapacz. Trenerem pierwszym jest Marcin Patyk, drugim trenerem Dominik Hajduk. Sędziować dzisiejsze spotkanie będą pierwszy sędzia Adam Piekarec i druga sędzia
Joanna Radecka. Kibice, jak Państwo widzą, coraz liczniej tutaj w hali przy ulicy Spychalskiego, a więc popularnej poznańskiej Chwiałce. No i mamy nadzieję, że ten mecz rozpocznie drogę Enei Energetyka Poznań wzwyż. Bardzo na to liczymy. Bardzo wielu, coraz więcej jest kibiców siatkówki w Poznaniu i mamy nadzieję, że ta liczba będzie geometrycznie rosła. Jeszcze prezentacja sędziów, a teraz już Państwo widzą. Właśnie sędziów, pan Adam Piekaryc i tutaj bliżej naszego stanowiska pani Joanna Radecka. Kameralna hala POSIR-u, Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji przy ulicy Spychalskiego. Myślę, że będzie kipiała po prostu dopingiem. Sporo kibiców wyposażonych w różnego rodzaju urządzenia do kibicowania, tak to nazwijmy. A więc miejmy nadzieję, że atmosfera będzie naprawdę pierwszoligowa. A więc zaczynamy od pierwszych szóstek obu drużyn. Zaczynamy od zespołu gości. Z trójką Joanna Ciesielczyk, przyjmująca. Z siódemką Sylwia Pelc, środkowa, z numerem 13 Nikola Abramaitis, również środkowa. Z 14 kapitan zespołu Katarzyna Nadziałek, rozgrywająca. I z 16 Eryka Salanciowa, przyjmująca. I na z numerem 22 Magda Kowalczyk, atakująca. I na libero z piątką Aleksandra Elko. To już pierwsza szóstka gości. A przed nami pora na pierwszą szóstkę zespołu poznańskiego. I myślę, że tutaj sala przy ulicy Spychalskiego wybuchnie dopingiem. Z dwójką Katarzyna Urbanowicz, środkowa. Z trójką Karolina Różycka. Z piątką Simona Dreczka. Z ósemką Aleksandra Pasznik, rozgrywająca i kapitan drużyny z Poznania. Z dziewiątką boiskowy dynamit Klaudia Świstek, przyjmująca. Z numerem 16 Izabela Rapacz, atakująca, a na libero z szóstką Karolina Bohdanowicz. I druga libero, którą być może również trener Marcin Patyk będzie wykorzystywał, Natalia Bohdanowicz. Mamy już więc pierwsze szóstki obu zespołów i za moment rozpoczniemy to spotkanie. A hala przy ulicy Spychalskiego po prostu kipi dopingiem. Ja mam nadzieję tylko, że Państwo mnie w tym potężnym tumulcie tutaj słyszą, ponieważ naprawdę jest ligowo, jest doping godny pierwszej ligi. Są kibice, jest atmosfera. No i miejmy nadzieję, że zawodniczki obu drużyn umiejętnościami tylko podkreślą doskonałą inaugurację sezonu siatkarskiego w naszym mieście Poznaniu. Od zagrywki będą rozpoczynać zawodniczki gości. Katarzyna Nadziałek, rozgrywająca tej drużyny, już w polu zagrywki i za moment rozpoczniemy. Jest pierwszy gwizdek sędziego Adama Piekarca i zaczynamy. Trochę nerwowe to przyjęcie po poznańskiej stronie, ale podbity pierwszy atak poznanianek. Na szczęście była na miejscu Karolina Bohdanowicz. No i pierwsza udana akcja zespołu poznańskiego. Troszkę na raty ten punkt zdobyty. Pierwszy atak poznanianek podbity, ale na szczęście wszystko skończyło się dobrze i w polu zagrywki już kapitan poznańskiego zespołu, jednocześnie rozgrywająca Enei Energetyka Poznań, Aleksandra Pasznik. Błąd ustawienia sygnalizuje sędzia sekretarz. Kapitan drużyny poznańskiej Aleksandra Pasznik podeszła tutaj do stołu sędziowskiego. Bez punktu, wszystko się zgadza. Nieporozumienie stolikowe. Wyjaśniła już to wszystko tutaj druga sędzia Joanna Radecka, która ma przy sobie te karteczki ze składami obu zespołów. No i wszystko już w porządku.
i Aleksandra Pasznik jeszcze raz będzie wprowadzać piłkę do gry. Akcja, przypominam, zakończyła się bez punktu. Dobra zagrywka, ale też dobrze ustawione do przyjęcia zawodniczki z Gliwic. Przez moment chyba zagapiła się trochę tutaj, próbująca na środku siatki blokować tę piłkę Simona Dreszka. Gdzieś ta piłka wpadła między jej rękami a taśmą. Trochę dezorientując środkową drużynę poznańskiej. Joanna Ciesielczyk, przyjmująca AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, właśnie wprowadza piłkę do gry. Dobrze, na czas na miejscu libero. Trochę nieporozumienia między środkową a rozgrywającą, ale udało się tą sytuację wyjaśnić. A teraz już tak jak należy, więc najpierw Aleksandra Pasznik, a potem Simona Dreczka. No i jest kolejny punkt dla poznańskiej drużyny. Bardzo tam na początku, przy pierwszym przejściu piłki przez siatkę, znalazła się w porę i na miejscu jedna z zawodniczek poznańskich i uratowała tą sytuację. A w polu zagrywki Klaudia Świstek. Można się więc spodziewać bomby, ale nie było trzeba za mocno. Piłka mierzona między gdzieś libero Aleksandrę Elko a Erykę Salanciową. Trochę nieporozumienia, brak komunikacji. No i jest punkt zdobyty prawie bezpośrednio z zagrywki przez Klaudię Świstek. Widzą Państwo teraz tę zawodniczkę na ekranach. Znów dobra zagrywka, ale teraz lepsze, dużo przyjęcie po stronie gości. No i lekko plasowany ten atak Eryki Salanciowej. Bardzo precyzyjnie, bardzo mierzona ta piłka. I jest piłka na miejscu i w polu. A na polu zagrywki melduje się już Nikola Abramajtys, środkowa zespołu AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Dobre przyjęcie Karoliny Różyckiej. I jeszcze lepszy atak Izabeli Rapacz z prawego skrzydła. Izabela Rapacz kreowana tutaj na gwiazdę poznańskiego zespołu. A w polu zagrywki środkowa drużyny Enea Energetyk Poznań Simona Dreczka. Dobrze teraz, no prawie dobrze popracowały blokiem Karolina Różycka i Aleksandra Pasznik, no ale piłka po ich rękach gdzieś tam popłynęła w kierunku autu. No i jest kolejny punkt dla zawodniczek z Gliwic. Ale teraz Karolina Różycka nie pozostawiła najmniejszych wątpliwości, kto powinien rządzić po lewej stronie siatki. Szybkie rozegranie na lewą stronę przez Aleksandrę Pasznik. No i piłka uderzyła w parkiet po stronie zespołu AZS Politechniki Śląskiej w Gliwice. Izabela Rapacz. Musiała gdzieś tam daleko na lewą stronę biec rozgrywająca zespołu z Gliwic. No szkoda, że nie udało się tej piłki zablokować. Troszeczkę za wcześnie ręce blokujących nad siatką i wykorzystała to zawodniczka z Gliwic. Bo przyjęcie było mocno, ale to mocno niepewne. Eryka Salanciowa, przyjmująca zespołu AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, właśnie wprowadza piłkę do gry. Spokojnie Karolina Różycka, bardzo dobre tutaj rozegranie, ale też czujniej na miejscu Aleksandra Elko. Piłka wędruje za darmo na poznańską stronę siatki. Tym razem z szóstej strefy Klaudia Świstek. I Karolina Różycka, która trafiła w tym roku do drużyny Enei Energetyka Poznań z Piły. Przyjęcie prawie na drugą stronę siatki, teraz można wyprowadzić kontrę. Brawo Iza Rapacz. Od samego początku tego seta takiej ciekawej, kombinacyjnej gry próbuje Aleksandra Pasznik. Praktycznie mieliśmy już tutaj wykorzystane prawe, lewe skrzydło, szóstą strefę, drugą linię teraz w wykonaniu Izy Rapacz. Karolina Różycka po raz kolejny w polu zagrywki. Doskonale teraz w bloku cieszą się niesłychanie Katarzyna Urbanowicz i Aleksandra Pasznik. Ja troszeczkę więcej powiem Państwu o tych nowych zawodniczkach w Enei Energetyku Poznań.
kiedy będzie troszeczkę czasu, bo na razie mecz bardzo dynamiczny. Karolina Różycka przez cały czas w polu zagrywki. Doskonale teraz, no szkoda, że nie udało się Klaudii Świstek złapać swojej rywalki na pojedynczym bloku. Piłka po jej rękach powędrowała w aut. I Sylwia Pelc będzie teraz wprowadzać piłkę do gry. Już się to stało, Aleksandra Pasznik za plecy. Blockout po tym uderzeniu Katarzyny Urbanowicz. Fajna również piłka z obiegnięcia, środkowa za plecami rozgrywającej. No i jak Państwo widzieli, efektownie udało się tę piłkę zdobyć, aczkolwiek wyczuły intencje poznańskiej rozgrywającej zawodniczki z Gliwic. Ta piłka uderzyła o ręce blokujących, z tym, że blok był poruszony. No i efekt punktowy pozytywny dla drużyny poznańskiej. Teraz blok był nieporuszony, prawdziwą ścianę postawiły przed zawodniczkami z Gliwic Simona Dreczka i Aleksandra Pasznik. A więc rozgrywająca i środkowa drużyny Enei Energetyka Poznań. I Katarzyna Urbanowicz, niepewne przyjęcie tej zagrywki, będą miały kłopoty z atakiem zawodniczki ze Gliwic. I jeszcze raz, tym razem wykorzystując Simonę Dreczkę, spróbowała tego ataku z obiegnięcia Aleksandra Pasznik i o czas prosi trener zespołu AZS Politechniki Śląskiej Gliwice Wojciech Czapla. Jest teraz chwila, żeby powiedzieć troszeczkę o poznańskich zawodniczkach. Widzą Państwo tymczasem drużynę AZS-u Politechniki Śląskiej z Gliwic. No bo rzeczywiście od początku tego seta zawodniczki poznańskie bardzo dobrze rozpoczęły spotkanie. Bardzo dużo fajnej, kombinacyjnej gry w wykonaniu Aleksandry Pasznik. No i trener Wojciech Czapla już postanowił nie czekać dłużej, w związku z tą sześciopunktową przewagą drużyny poznańskiej. Postanowił uspokoić troszeczkę sytuację. No i też przede wszystkim dać moment oddechu swoim zawodniczkom, bo mam wrażenie, że one troszeczkę zostały przytłoczone tutaj tym wszystkim, co dzieje się w hali Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji przy ulicy Spealskiego w Poznaniu. Tymczasem w polu zagrywki po raz kolejny środkowa zespołu Enei Energetyka Poznań Katarzyna Urbanowicz. Teraz pewniejsze przyjęcie. No i bardzo sprytna kiwka rozgrywającej drużyny z Gliwic Katarzyny Nadziałek. Nie były przygotowane poznanianki na takie rozegranie. Tym bardziej, że przyjęcie po stronie drużyny z Gliwic było pewne, więc bardzo często rozgrywające stosują takie rozwiązanie w momencie, kiedy przyjęcie jest trochę niepewne, tak jak na przykład teraz było to po stronie poznańskiej, musiała przebijać Ola Pasznik na drugą stronę, na szczęście była w pierwszej linii. Teraz znowuż Ola Pasznik spróbowała swoich sił jako zawodniczka atakująca. Jakieś nieporozumienie między Joanną Radecką, drugą sędzią tego spotkania, Adamem Piekarcem. Chyba chodzi o to, czy któraś z zawodniczek dotknęła siatki po obu stronach tej siatki. Ja osobiście przyznam się szczerze, nie widziałem, żeby ta siatka się poruszyła, ale może sędziowie się czegoś takiego dopatrzyli. Zaraz będziemy wiedzieć nieco więcej po tej krótkiej konsultacji. Jeszcze jest prośba o konsultację sędzi liniowej. Ale dobrze, że sędziowie ze sobą rozmawiają. Dobrze, że się konsultują. Lepiej skonsultować się, przyznać do błędu, tak jak teraz, kiedy sędzia pokazał, że akcja bez punktu, niż popełnić błąd, który miałby skrzywdzić jakikolwiek zespół. W polu zagrywki po stronie AZS Politechniki Śląskiej Gliwice Katarzyna Nadziałek, rozgrywająca, jednocześnie kapitan tej drużyny. Pewne przyjęcie Karoliny Różyckiej. Podbity atak poznanianek, ale piłka za darmo wędruje na stronę poznańską. Niestety wyłączona z rozegrania Ola Pasznik. I autowy ten atak Izabeli Rapacz. Troszkę na raty ta akcja, troszkę tak tempo jej siadało. No i efekt był właśnie tego taki, że piłka gdzieś tam powędrowała za końcową linię boiska po stronie zespołu z Gliwic. Na palce Karolina Różycka, no i taka próba z obiegnięciem. Wyczuły intencje Aleksandry Pasznik, zawodniczki z Gliwic, ale też dobrze, nie za mocno, pod odpowiednim kątem w ręce blokujących uderzyła tę piłkę Simona Dreczka.
jest kolejny punkt dla drużyny poznańskiej, a teraz kapitan drużyny NA Energetyka Poznań, Ola Paszlik, już prowadziła piłkę do gry z kłopotami Gliwiczanki. Piłka prawie za darmo będzie wędrowała na stronę poznańską, chociaż z kłopotami tutaj, no niestety przełożyła rękę na drugą stronę siatki Ola Paszlik, no nie była w stanie już sięgnąć lepiej tej piłki. I z trójką Joanna Ciesielczyk, przyjmująca drużyny AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Dobre przyjęcie Klaudii Świstek. Poszła w kierunku środka siatki, ale tutaj dobra gra w obronie Aleksandry Elko. Niestety z punktu widzenia zespołu z Gliwic oczywiście. Nieudany atak. Piłka trafiła w siatkę. A w pole zagrywki zmierza już kozując piłkę Klaudia Świstek. Można się więc spodziewać raczej zagrywki potężnej. Już jeden punkt zagrywki został przez tę zawodniczkę zdobyty. No niewiele brakowało. Tuż obok sędziego liniowego spadła ta piłka. Celowana gdzieś tam w narożnik boiska na 9 metrze. Nikola Abramaitis, środkowa zespołu AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Dobra płaska zagrywka, ale pewnie Karolina Różycka i jeszcze pewnie Izabela Rapak z prawego skrzydła. No serce rośnie, kiedy ogląda się tak grające poznanianki. Grają niesamowicie jeszcze. Klaudia Świstek tradycyjnie napędza swoje koleżanki. A w polu zagrywki Simona Dreczka, środkowa drużyny poznańskiej. Przyszła tutaj z MKS Dąbrowa Górnicza. Zawodniczka, która miała okazję już pojawiać się i na ekstraligowych boiskach. Niestety nieudana ta zagrywka. Magda Kowalczyk, atakująca drużyny z Gliwic. Dobrze Klaudia Świstek na przyjęciu. Szeroko na Karolinę Różycką. Aleksandra Paszlik. No i jest kolejny punkt dla poznanianek. Izabela Rapacz. Zawodniczka, która trafiła do drużyny NA Energetyka Poznań bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. To jej pierwszy sezon na polskich parkietach. Starają się grać płasko, bez rotacji zawodniczki, zresztą z obu stron siatki. No i stąd właśnie te piłki uderzające w taśmy. Eryka Salanciowa. Dobrze Karolina Różycka, na nią grają przez cały czas zawodniczki z Gliwic. Teraz dobrze w obronie Gliwiczanki, ale kontra poznanianek nie pozostawia najmniejszych wątpliwości. Katarzyna Urbanowicz, środkowa drużyny poznańskiej. Chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na naprawdę bardzo dobrą grę Oli Paszlik na rozegraniu. To już jest trzeci albo czwarty atak poznanianek na czystej siatce w tym secie. Z kłopotami zawodniczki z Gliwic. Z tej mąki chleba nie będzie, chciałem powiedzieć, ale wyprzedziła mnie tym atakiem w taśmę zawodniczka AZS-u. I systematycznie budują swoją przewagę zawodniczki poznańskie. Karolina Różycka. Też z kłopotami znowu przyjęcie po stronie zawodniczek z Gliwic. Chyba niepotrzebnie troszeczkę skakały poznanianki do bloku, no ale trudno. A tutaj już siadła gdzieś ta piłka na siatce. Próbowała jeszcze od siatki właśnie odbić Joanna Ciesielczyk, ale gdzieś ta piłka jeszcze usiadła jej na dłoniach. No i jest kolejny punkt dla poznanianek, które systematycznie odjeżdżają rywalką w tym secie. Karolina Różycka po raz kolejny przyjmująca drużynę NA Energetyka Poznań. Dobrze na siatce powalczyły poznanianki, konkretnie Klaudia Świstek. Kolejny dobry, udany blok. Dobrze teraz wyczuła intencje Karolina Bohdanowicz. No niestety nie udało się tej piłki skończyć.
ale brawa dla poznańskiej libero. Karolina Bogdanowicz tam naprawdę wyciągnęła tą piłkę gdzieś z narożnika przy 9 metrze. A w polu zagrywki po stronie AZS-u Politechniki Śląskiej Gliwice Sylwia Pelc, środkowa tej drużyny. Troszkę nieporozumienia między Klaudią Świstek a Karoliną Bogdanowicz. Nic się nie stało. Klaudia Świstek naprawiła ten swój lekki błąd w przyjęciu bardzo udanym atakiem. Wzniesiona w górę triumfalnie ręka poznańskiej przyjmującej. No i już wszystko wraca do normy, a więc do pewnej dobrej gry poznanianek zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Katarzyna Urbanowicz, środkowa poznańskiej drużyny. Spokojna, stacjonarna zagrywka. I tak gdzieś tam na 5 metr gdzieś musiała biec rozgrywająca drużyny z Gliwic. Teraz Ola Pasznik na Izabelę Rapacz, ale wyczuły i tutaj naprawdę nadziała się dosyć boleśnie atakująca drużyny poznańskiej na wyciągnięte w górę ręce gliwiczanek. Kapitan i rozgrywająca drużyny gliwickiej Katarzyna Nadziałek. Dobrze Klaudia Świstek i na nią właśnie piłka, rewelacyjna piłka Kiwka tuż za blok skaczących w górę gliwiczanek. Brawo! Słyszą Państwo, jak dudni hala przy ulicy Spychalskiego, hala Poznańskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji Popularna Chwiałka. Jak Państwo chcą, jeżeli Państwo chcą przyłączyć się do tego dudnienia, no to muszą się Państwo pojawiać na kolejnych meczach, a może jeszcze i na tym. Jeżeli ktoś ma blisko i mieszka akurat na poznańskiej windzie drużyny Enea i Energetyka Poznań, zapewniam, że warto. Ci z Państwa, którzy nie mieli okazji jeszcze w ubiegłym roku się na tych meczach pojawiać, myślę, że w tym roku się przekonają, a ci z Państwa, którzy na te mecze przychodzili, którzy te mecze oglądali, na pewno już przesiąknęli tą atmosferą hali Poznańskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji Popularnej Chwiałki. Autowa zagrywka Joanny Ciesielczyk. No i po raz kolejny Klaudia Świstek melduje się w polu zagrywki. Dobra zagrywka. Próbowała jeszcze wyciągnąć ją Eryka Salanciowa, ale po raz kolejny została sprawdzona przez Klaudię Świstek. I o czas prosi trener zespołu AZS Politechniki Śląskiej Gliwice Wojciech Czapla. To już drugi czas dla tego trenera, no ale sytuacja bardzo trudna. Odjechały poznanianki na kilka punktów do końca seta, już bardzo blisko. Także teraz tylko kwestia tego, żeby nie dać się otrząsnąć rywalkom, żeby do końca postawić kropkę nad i w tym secie pokazać swoją przewagę. No i pewnie doprowadzić ten set do końca. Wszystkie atuty są po stronie poznanianek. Zdecydowanie lepsze przyjęcie, zdecydowanie lepsze rozegranie, co z przyjęciem zresztą się wiąże. Dobra gra w obronie, no i naprawdę bardzo ciekawa, kombinacyjna gra w ataku. Klaudia Świstek po tej przerwie. Ważne, żeby nie zepsuć zagrywki. Zobaczymy. Ale myślę, że o ile znam Klaudię Świstek, to ona ręki nie wstrzyma. Też bardzo trudna piłka, skrócona praktycznie z miejsca. Musiała atakować się, ale dobrze to zrobiła zawodniczka ZS Politechniki Śląskiej Gliwice Magda Kowalczyk, atakująca tej drużyny. A w polu zagrywki melduje się środkowa Nikola Abramaitis. A poznanianki już ustawione do przyjęcia. Niestety na drugą stronę siatki Karolina Bogdanowicz, ale teraz uratowała po tym ataku sytuację. Za darmo przebijają poznanianki. Będą musiały teraz powalczyć blokiem. Troszkę za bardzo do skrzydła poszła Izabela Rapacz. Próbowała jeszcze potem naprawić swój błąd, ale już było niestety za późno. Nikola Abramaitis po raz kolejny w polu zagrywki. Pewnie Karolina Różycka i z szóstej strefy Klaudia Świstek. I jeszcze poprawia Karolina Różycka. Karolina Różycka.
No naprawdę bawią się teraz grą w siatkówkę poznanianki, można powiedzieć. Grają pewnie, spokojnie, asekurując się nawzajem. Bardzo, bardzo dobry fragment spotkania w wykonaniu poznańskiej drużyny. Simona Dreczka. No szkoda, że się nie udało. Piłka miała też płasko gdzieś tam przelecieć tuż nad taśmą. No niestety uderzyła w taśmę. Dobrze byłoby naprawdę postawić kropkę na ti, ponieważ tak to zawsze jest, proszę Państwa, że kiedy nawet rywal przegra seta, ale przegra go po walce, no to potem do tego kolejnego seta wychodzi z zupełnie innym nastawieniem. Tutaj odrobinę nieporozumienia między Katarzyną Urbanowicz a biegnącą do tej piłki Aleksandrą Pasznik. Dobrze, teraz Klaudia Świstek, Ola Pasznik może z tą piłką zrobić wszystko. Nie udało się skończyć, ale udało się teraz doskonałym blokiem. To jest też charakterystyczne w tej chwili w grze poznanianek. Jeżeli coś nie wyjdzie, tutaj ta kiwka Katarzynie Urbanowicz wyszła średnio, to naprawiane jest to momentalnie następnym zagraniem. Doskonały blok właśnie Katarzyny Urbanowicz. I Izabela Rapacz. Na palce Gliwiczanki, chyba autowa była ta piłka, no ale to już jest zmartwienie tej drużyny. Autowy atak, ale nie, jednak boisko, jednak ta piłka gdzieś się zaczepiła o linię. Jeszcze raz w polu zagrywki Eryka Salanciowa. Karolina Różycka musiała kawałek przebiec się do tej piłki Ola Pasznik. No i teraz trzeba powalczyć blokiem. No niestety po ofiarnej obronie Izabeli Rapacz ta piłka gdzieś uderza w kratownicę sali. I troszeczkę no, pozbierały się po tej dominacji poznanianek zawodniczki z Gliwic. I o czas poprosił. Pierwszy w tym meczu trener drużyny Enei Energetyka Poznań, Marcin Patyk, razem z nim drugi trener Dominik Hajduk. Cały sztab zresztą też poznańskiej drużyny, włącznie z rezerwowymi, zebrany wokół trenera. No bo rzeczywiście, szkoda byłoby dać się otrząsać zawodniczkom z Gliwic, jeżeli ta gra tak dobrze szła. Teraz coś na moment zatrzymało się w grze poznańskiej drużyny. Z dużym oporem zdobywają kolejne punkty. I zmiana po stronie zespołu z Gliwic, melduje się z numerem 11 Katarina Osadczuk, środkowa, no i zmienia swoją odpowiedniczkę, Katarzynę Nadziałek, rozgrywającą, a więc chodzi typowa zmiana na podwyższenie bloku teraz. Bez rozgrywającej grać będą zawodniczki z Gliwic. Dobrze, żeby ten fakt też zauważyły poznanianki. Po taśmie ta piłka na szczęście czujnie poznanianki. Izabela Rapacz jeszcze spróbowała z tej piłki zaatakować. No i teraz można będzie spróbować wyprowadzić kontrę. Izabela Rapacz raz jeszcze i koniec. Bardzo solidny atak z drugiej linii Izabeli Rapacz. Kończy tego seta. 25-20 wygrywają go poznanianki. Pewne zwycięstwo. Dla zespołu Enei Energetyka Poznań. No i teraz w przerwie będzie chwila na to, żeby troszeczkę Państwu powiedzieć o nowych zawodniczkach Enei Energetyka Poznań, które tutaj zameldowały się obok tych doskonale Państwu znanych. Zaczniemy od tej, która zakończyła seta, więc od Izabeli Rapacz, 22-letniej zawodniczki, która, jak już Państwu mówiłem podczas pierwszego seta, debiutuje na polskich parkietach. Jest Polką z pochodzenia, córką siatkarki zresztą. Przyjechała do Polski ze Stanów, tam już w ligach uniwersyteckich zdobywała swoje szlify, no ale to jest jej pierwszy sezon na polskich parkietach. Bardzo aktywna zawodniczka na mediach społecznościowych. Jak Państwo chcą, mogą Państwo jej poszukać
i na Instagramie, i na Facebooku, i na Twitterze. Zresztą myślę, że typowa sytuacja dla zawodniczek z drużyn, które są w tej chwili, które przyjeżdżają do Polski ze Stanów. A więc to Izabela Rapacz, jeżeli chodzi o kolejne zawodniczki, z dwójką Katarzyna Urbanowicz, środkowa poznańskiej drużyny. Izabela Rapacz to atakująca. Katarzyna Urbanowicz przyjechała do Poznania z Gdańska. Grała też w zespołach, znaczy z wychowanką Gdańska, natomiast grała już w zespołach ekstraligowych Atom Sopot, Feniku Police, a więc jest zawodniczką, która już naprawdę walczyła o te najwyższe cele. Z numerem trzecim Karolina Różycka, myślę, że starszym kibicom znana jako Karolina Kosek. Do Poznania trafiła z zespołu z Piły, ale jest doskonale znaną i reprezentantką Polski, i także znaną z parkietów nie tylko polskich. Zresztą grała w Wiesbaden, grała w Turcji, grała w Baku, a więc grała naprawdę w tych drużynach za granicami Polski, które także walczą w swoich krajach i nie tylko w krajach, także w Europie o najwyższe sportowe cele. Z numerem piątym Simona Dreczka, środkowa, trafiła do Poznania z MKS-u Dąbrowa Górnicza. O imponującym zasięgu, jeżeli chodzi o atak, jeżeli chodzi o siatkówkę kobietą, 300 cm, tak przynajmniej podane jest na oficjalnym profilu tej zawodniczki. I jeszcze z 11 Aleksandra Muszyńska, środkowa, która trafiła do Poznania z Karpat Krosno, oraz z 13 Aleksandra Omelaniuk, która z kolei jako druga atakująca trafiła do Poznania z Legionowo. A więc przedstawiłem Państwu te nowe dla tych już otrzaskanych z ligową siatkówką poznaniaków nazwiska w zespole Enei Energetyka Poznań, bo myślę, że takich zawodniczek jak libero Natalia Bogdanowicz i Karolina Bogdanowicz, Barbara Bacha-Cembrzyńska, Iwona Zuzel, Ola Muszyńska, przepraszam, Aleksandra Paśnik, Barbara Cembrzyńska czy Klaudia Świstek przedstawiać Państwu już nie muszę. Zaczynamy drugiego seta w polu zagrywki, właśnie wymieniona przeze mną przez chwilę kapitan zespołu, rozgrywająca Aleksandra Paśnik. Dobrze, teraz Ola Paśnik w obronie. Jest jeszcze szansa na uratowanie tej akcji, ale musiała palcami na drugą stronę siatki przebijać Klaudia Świstek. Popracowały teraz blokiem poznanianki. Dotknięcia siatki tutaj dopatrzyła się druga sędzia dzisiejszego spotkania, Joanna Radecka. Tam jeszcze jakieś uwagi trenera Wojciecha Czapli do zagrywającej za moment piłki Anny Cisielczyk, przyjmującej zespołu AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Dobrze Karolina Różycka. I jeszcze lepiej Ola Paśnik i Klaudia Świstek. Brawo! Klaudia Świstek melduje się w polu zagrywki. Czy będzie potężna bomba, czy też potężna bomba? Z kłopotami gliwiczanki, ale w miarę dobrze dograna ta piłka, ale tutaj już nie miała za wiele możliwości manewru Katarzyna Nadziałek. Doskonale zdawały sobie z tego sprawę poznanianki, które tam postawiły po prawej stronie siatki, po lewej z punktu widzenia atakujących prawdziwą ścianę bloku, no i nadziała się na tę ścianę zawodniczka Politechniki Śląskiej z Gliwic. Jeszcze raz Klaudia Świstek. Przekroczyła linię poznanianka. Szkoda, bo czas, kiedy Klaudia Świstek jest w polu zagrywki, to jest zawsze czas, który sprawia sporo kłopotów przyjmującym zespołu drużyny przeciwnej. Tymczasem w polu zagrywki Katarina Osarczuk, która została w tym drugim secie. Autowa zagrywka, chociaż do końca tam pilnowała tej piłki Klaudia Świstek. No, piłka dosyć niebezpiecznie opadała w pobliżu linii 9 metra. I Simona Dreczka, środkowa drużyny Enei Energetyka Poznań. Pewnie
kilka już takich dosyć poważnych błędów w przyjęciu Eryki Salanciowej. Poznanianki to wykorzystują, zresztą niemiłosiernie obijają przyjmującą zespołu AZS Politechniki Śląskiej Gliwice, tam przez cały czas celując piłkami w jej kierunku. I jeszcze raz Simona Dreczka. I jeszcze raz piłka na Salanciową. Tym razem nieco lepiej w przyjęciu. No i zniwelowała wcześniejszy błąd przyjmująca drużyny AZS Politechniki Śląskiej Gliwice udanym atakiem z lewego skrzydła. Magda Kowalczyk, atakująca zespołu z Gliwic. Dobre, spokojne przyjęcie po stronie poznańskiej. Podbity atak poznanianek. I gdzieś między rękami blokujących Karoliny Różyckiej i Katarzyny Urbanowicz powędrowała ta piłka. No i Gliwiczanki doprowadzają do remisu. Jeszcze raz Magda Kowalczyk. Myślę, że też będzie zagrywka stacjonarna, precyzyjna taka piłka na Karolinę Różycką. Ta przyjmuje bardzo spokojnie. No i równie spokojnie atakuje. Brawa dla Karoliny Różyckiej. Ona teraz... Nie. Jednak nie ona. Izabela Rapacz w polu zagrywki. Dobry skrót, ale równie dobre przyjęcie Gliwiczanek i równie dobry atak z prawego skrzydła Magdy Kowalczyk. Eryka Salanciowa, przyjmująca drużyny z Gliwic, będzie wprowadzać piłkę do gry. Dobre przyjęcie Klaudii Świstek, chociaż gdzieś tam w okolicy trzeciego metra musiała się wybrać po tę piłkę. Ola Pasznik na szczęście po tej kiwce piłka poleciała na aut. I poznanianki. Tu jeszcze cały czas motywuje koleżanki Klaudia Świstek, a w polu zagrywki Karolina Różycka. Z kłopotami zawodniczki z Gliwic. No i można wyprowadzić kontę. Ola Pasznik na drugą linię do Karoliny Różyckiej. Autowy ten atak, autowy. Chociaż w wyciągniętej w górę ręce trenera Wojciecha Czapi się nie dziwię. Natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy tam mieli bardzo precyzyjnie analizować miejsce, w którym ta piłka opadła, no to myślę, że moglibyśmy sobie na ten temat dosyć długo podyskutować. Dobrze, Karolina Różycka. Kiwka Oli Pasznik. No a teraz już będziemy... Jeszcze raz spróbowała Ola Pasznik. Nie, trzeci raz już proszę nie. O właśnie. Brawo Klaudia Świstek. Katarzyna Urbanowicz, środkowa drużyny Enei Energetyka Poznań, już prowadziła piłkę do gry. Dobre i spokojne przyjęcie po stronie Gliwiczanek. Zirytowana troszeczkę sprawowała swoich sił Katarina Osadczuk tutaj bezpośrednio z drugiej piłki, ale po jej ataku piłka powędrowała za boczną linię boiska. No i stopniowo budują przewagę poznanianki. Jeszcze raz piłka w podobne miejsce na Joannę Ciesielczyk, no i niepewne dosyć przyjęcie zawodniczki z Gliwic. Jeszcze raz Katarzyna Urbanowicz. Ja osobiście nie mam nic przeciwko, żeby Katarzyna spędziła jak najwięcej czasu w polu zagrywki. No ale zobaczymy. Po raz kolejny spróbowała podobnej piłki gdzieś tam w okolice 3-4 metra, ale tym razem ta piłka poszybowała za boczną linię boiska. No i już w polu zagrywki melduje się rozgrywająca i kapitan drużyny z Gliwic, Katarzyna Nadziałek. Autowa jej zagrywka. A w polu zagrywki rozgrywająca drużyny Enei Energetyka Poznań, Aleksandra Pasznik. Z
kłopotami Gliwiczanki, ale teraz potężnie tam zameldowała się z lewego skrzydła Magda Kowalczyk. Nie były w stanie podbić tego ataku poznajanki, chociaż miała tą piłkę na rękach Karolina Bogdanowicz. Jednak nie udało się tego podbić, nie udało się piłki utrzymać w grze. I Anna Ciesielczyk, przyjmująca zespołu z Gliwic. Dobrze Karolina Różycka, Aleksandra Pasznik szeroko. Troszkę za szybko chyba wybrała się do ataku Izabela Rapacz, ale wszystko skończyło się dobrze. I Klaudia Świstek w polu zagrywki, a więc będziemy mieli najprawdopodobniej potężny serwis, który gdzieś tam powędruje w okolice 4-5 metra po stronie zespołu z Gliwic. Nie, troszkę wstrzymała rękę, ale i tak z kłopotami Gliwiczanki. Zamieszanie opanowane przez poznanianki Karolina Różycka. W przypadku takich sytuacyjnych piłek poznanianki radzą sobie zdecydowanie lepiej, zarówno na siatce, jak i w sytuacjach typowo defensywnych. Klaudia Świstek raz jeszcze. Teraz dużo pewniejsze przyjęcie Aleksandry Elko, no i widać było od razu efekt po udanym ataku Gliwiczanek. Katarina Osadczuk, środkowa drużyny AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Dobrze Klaudia Świstek. Kiwała Karolina Różycka, nie udało się tej piłki skończyć. No tak, tu była już piłka zdecydowanie niesiona. Sędziowie teraz dosyć mocno sędziują takie rzeczy. Trener Marcin Patyk zazwyczaj spokojny. Tutaj troszkę zirytowany całą sytuacją. No ale nie zmieni to faktu, że w polu zagrywki po raz kolejny Katarzyna Osadczuk. Dobrze Klaudia Świstek. Trzeba po prostu to skończyć z pierwszej piłki. No nie nadziała się teraz na blok atakująca drużyny poznańskiej. Izabela Rapacz. Troszkę wytrącone z równowagi poznanianki. Wszystko jest dobrze. Przyjęcie jest bardzo dobre w punkt, ale gdzieś tam troszkę zaczęły się problemy z grą ofensywną. Jeszcze raz. Tym razem na Karolinę Różycką. Znów piłka wraca na stronę poznanianek. Troszkę na raty musiała atakować tę piłkę Izabela Rapacz. Teraz weszła w drogę rozgrywającej. Co robi doświadczenie? Dwa razy bardzo spokojnie oparła piłkę o blok Karolina Różycka i to jej naprawdę należą się brawa za ten punkt. Oczywiście zakończyła to wszystko Izabela Rapacz, ale naprawdę bardzo przytomna tutaj gra tej, która właśnie ma być taką tutaj ostoją spokoju drużyny poznańskiej w tym sezonie. Po zakończeniu gry w Enei Energetyku Poznań Beaty Pawlickiej to właśnie Karolina Różycka ma być tutaj oazą spokoju, ma tutaj wlewać maksymalnie dużo rozsądku w grę poznanianek. No i sami Państwo widzieli, że tak właśnie w tej akcji się stało. Kłopoty z przyjęciem po stronie zespołu z Gliwic. Próbowała mimo wszystko ataku Eryka Salanciowa, no ale był to atak kompletnie nieudany. Ściągnęła mocno piłkę dłonią, piłka uderzyła w środek siatki. No i w pole zagrywki melduje się już środkowa drużyny poznańskiej Simona Dreczka. Na palce Gliwiczanki. Oj, zabrakło troszeczkę szczęścia. Próbowały jeszcze podłożyć się dłonie i Klaudia Świstek, i Izabela Rapacz. No ale ten atak Salanciowej gdzieś tam zatrzymany przez ręce blokujących był praktycznie już nie do podbicia. Magdalena Kowalczyk w antenkę uderza, ta piłka po jej zagrywce próbowała gdzieś tak sprytnie po prostej zaserwować, sprawiając maksymalnie dużo kłopotu zawodniczkom Enei Energetyka Poznań, ale skończyło się to tak, jak się skończyło. Izabela Rapacz w polu zagrywki. Na drugą stronę siatki przyjęcie. Można tutaj z tą piłką zrobić wszystko.
z obiegnięcia atak Katarzyny Urbanowicz, ale wcześniej tam gdzieś była dotknięta siatka przez jedną z zawodniczek AZS-u Gliwice i jest kolejny punkt dla Poznanianek i po raz kolejny piłkę zagrywać będzie Izabela Rapacz. Pewnie teraz przyjęły zawodniczki z Gliwic, no i spróbowały tego samego co Poznanianki. Katarzyna Nadziałek i Sylwia Pelc, a więc ataku środkową z obiegnięcia rozgrywającej. No i widzieli Państwo, że skończyło się tą pewnym punktem dla drużyny AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Out czy boisko? Out po tym ataku Karoliny Różyckiej. Patrzyłem niepewnie, ponieważ wydawało mi się, że piłka ta zaczepiła jednak linię. Posędziował tam troszeczkę trener AZS-u Politechniki Śląskiej Gliwice Wojciech Czapla. Teraz dobre przyjęcie Karoliny Bogdanowicz i równie spokojne zakończenie całej tej akcji przez Poznajanki. Karolina Różycka. Widać takie momenty w grze Poznanianek, że troszeczkę jeszcze gdzieś tam brakuje takiego wspólnego ogrania się, ale myślę, że to wróci w miarę upływu czasu. Autowy atak Gliwiczanek i stopniowo odjeżdżają zawodniczkom z Gliwic, zawodniczkę Nei Energetyka Poznań i to już się okazało zbyt wiele dla trenera zespołu AZS Politechniki Śląskiej Gliwice Wojciecha Czapli, którego teraz razem z zawodniczkami widzą Państwo na boisku. Trener skupiony na Eryce Salanciowej, tam jeszcze dodatkowo coś tłumaczy przyjmującej swojej drużyny. I teraz jeszcze trener Wojciech Czapla też troszeczkę tłumaczy swoim pozostałym zawodniczkom. Myślę, że głównie chodzi o problemy z przyjęciem, bo to jest główny kłopot chyba drużyny z Gliwic, ponieważ o ile przyjęcie po stronie poznańskiej pozostawia naprawdę bardzo dużo możliwości rozegrania Oli Pasznik, no to przyjęcie po stronie zespołu z Gliwic bardzo często wskazuje Katarzynę Nadziałek, rozgrywającą tej drużyny, na praktycznie najczęściej pojedynczą możliwość, którą dosyć dobrze czytają zawodniczki drużyny Enei Energetyka Poznań. Tymczasem Karolina Różycka już posłała piłkę do gry. Bardzo dobrze teraz Karolina Bogdanowicz. I jeszcze lepiej Klaudia Świstek, która tradycyjnie, jak po każdym swoim udanym ataku, eksploduje po prostu radością. I Karolina Różycka po raz kolejny. Dobre teraz przyjęcie po stronie zawodniczek z Gliwic, ale pojedynczy blok Klaudii Świstek o reakcji. No to już wiadomo, nie muszę mówić. Ale naprawdę ma z czego cieszyć się przyjmująca drużynę poznańskiej. No i ma czym martwić się trener Wojciech Czapla, który decyduje się na drugą przerwę w grze w tym spotkaniu. Trener Wojciech Czapla próbuje jeszcze uratować tego seta. No to jest ostatni moment. Odskoczyły bardzo Poznanianki znowu. Miejmy nadzieję tylko, że koniec tego seta będzie odznaczał się równie silną dominacją zespołu poznańskiego, jak jego pierwsze dwie fazy. Karolina Różycka. Autowy atak Gliwiczanek. Patrzyłem jeszcze, czy tam gdzieś sędziowie nie dopatrzą się jakiejś obcierki, no ale ten atak był po takim dużym skosie, że minęła. Próbowała minąć ręce blokujących zawodniczka z Gliwicy. Zmiana tymczasem w tej drużynie. Schodzi z placu gry Magda Kowalczyk. Zmienia ją na pozycji atakującej Izabela Trocińska. Zmiana również w zespole poznańskim. Głównie chodzi o podwyższenie bloku. Schodzi Klaudia Świstek. Na placu gry melduje się Barbara Bacha-Cembrzyńska.
doskonale znana Państwu również z naszych relacji z ubiegłego sezonu, kiedy zespół Enea Energetyka Poznań grał jako Beniaminek w pierwszej lidze siatkówki kobiet. Brawo Karolina Bogdanowicz, brawo Barbara Cembrzyńska i brawo Izabela Rapacz. No proszę Państwa, teraz zawodniczki poznańskie naprawdę pokazały doskonałą grę i w ofensywie, i w defensywie. Wszystko na jedną kartę postawiła Izabela Rapacz, no i opłaciło się. Była tam jeszcze chyba nadepnięta druga linia przez Izabelę Rapacz. Stąd oczywiście zmiana decyzji sędziowskiej i stąd na zagrywce melduje się środkowa drużyny z Gliwic Sylwia Pelc. Gdzieś tam nastąpiła na drugą linię boiska Izabela Rapacz podczas tego ataku. No i dopatrzyli się tego słusznie zresztą sędziowie. Trudna teraz zagrywka z kłopotami poznanianki. Jeszcze spróbują przebić. No nie dała rady zablokować tej piłki Katarzyna Urbanowicz, aczkolwiek dobrze wyczuła intencje rywalek. No i jeszcze raz w polu zagrywki po stronie drużyny z Gliwic Sylwia Pels. Naprawdę bardzo mocno sprawdziła czujność poznanianek. Teraz po tym skrócie długa piłka musiała rozgrywać Karolina Różycka. No ale teraz można już wyprowadzić kontrę. Barbara Cembrzyńska. Przypominam, to leworęczna zawodniczka, więc właśnie ten atak z lewego skrzydła jest, że tak powiem, jej domeną, ale teraz już w sposób nie pozostawiający wątpliwości atakują tę piłkę poznanianki. Katarzyna Urbanowicz, środkowa Enei Energetyka Poznań. Na drugą stronę siatki przyjmują Gliwiczanki, ale uratowały jeszcze tę akcję. No ale teraz gdzieś tam z miejsca atakowała tę piłkę Joanna Ciesielczyk. No i piłka uderzona nieco z dołu poszybowała daleko, daleko za 9 metr boiska. I ponownie w polu zagrywki melduje się Katarzyna Urbanowicz. Chciała z drugiej linii atakować tę piłkę. Brawo Karolina Różycka, no ale niestety tutaj już poświęcenie przyjmującej drużyny poznańskiej nie na wiele się zdało, mimo to brawa za tą grę w obronie. Nie poddają się poznanianki. Zacięcie walczą o każdą piłkę opadającą po ich stronie siatki. Próbowały teraz ataku z obiegnięcia poznanianki. No troszkę było wiadomo, że będzie kiwać chyba teraz Ola Pasznik. No i mają szansę na kontrę zawodniczki z Gliwic. Wykorzystują. Próbowała jeszcze Karolina Bogdanowicz podbić tę piłkę, ale nie dała rady. I chyba o czas zdecyduje się poprosić trener Marcin Patyk, bo znów w końcowej fazie seta pozwalają rywalkom na otrząśnięcie się ze swojej dominacji zawodniczki Enei Energetyka Poznań. Widzą Państwo teraz trenera drużyny poznańskiej. Obu trenerów zresztą, zarówno trenera Marcina Patyka, jak i trenera Dominika Hajduka. Już uwagi trenera Marcina Patyka przekazane, tradycyjnie zresztą taki bardzo spokojny, stonowany sposób. Przyznam się szczerze, że wolę zdecydowanie właśnie ten sposób trenowania trenera Marcina Patyka, który jeżeli jakieś się odczuwa negatywne emocje, jeżeli się denerwuje, to wszystko to raczej kumuluje, nie przekazuje zawodniczkom, one raczej słyszą od niego takie bardzo, bardzo spokojne uwagi. Brawo Barbara Cembrzyńska z lewego skrzydła. No i setball w rękach poznanianek. I teraz właśnie Barbara Cembrzyńska melduje się w polu zagrywki. Nie, przepraszam, Aleksandra Pasznik melduje się w polu zagrywki.
próba skrótu, ale czujnie zawodniczki z Gliwic i dobrze ze środka siatki Katarzyna Osadczyk. Joanna Ciesielczyk, przyjmująca drużynę z Gliwic, melduje się na, w polu zagrywki. No i poznanianki muszą teraz, co muszą zrobić, spokojnie przyjąć i wyprowadzić punktowy atak. Karolina Różycka z kłopotami i muszą za darmo przebijać poznanianki. Co wykorzystują zawodniczki AZS-u z Gliwic? Wszystko zaczęło się tutaj od kłopotów z przyjęciem i od też kłopotów z komunikacją między Karoliną Bogdanowicz a Izabelą Rapacz. No ale co się nie udało wtedy, to uda się teraz. Poznanianki mają spory margines i sporą przewagę. Teraz Karolina Różycka już spokojnie to przyjmuje. Próbowały środkiem. Może teraz. Tym razem na Izabelę Rapacz. Czujnie w asekuracji Izabela, przepraszam, Karolina Różycka. I wpakowała tę piłkę między ręce blokujących, a siatkę jedna z zawodniczek AZS-u Politechnika Śląska Gliwice. No, walczą do końca zawodniczki z Gliwic, nie odpuszczają, nie wstrzymują ręki. Joanna Ciesielczyk. Siatkę, a więc 25 do 21. Takim wynikiem kończy się drugi set spotkania pierwszej ligi siatkówki kobiet między Eneą Energetykiem Poznań a AZS-em Politechniką Śląską Gliwice. Pierwszy set 25 do 20, drugi set 25 do 21. Pewne w obu setach zwycięstwa zespołu z Poznania, aczkolwiek martwić jedynie mogą te przestoje w końcówkach, kiedy poznanianki tak trochę jakby czekały, aż sam ten set się wygra. Nie zawsze to się tak dzieje. No i poznanianki troszeczkę w obu tych setach pozwalały otrząsnąć się rywalkom ze swojej dominacji. Chociaż trudno być tutaj do końca obiektywnym, bo będąc mieszkańcem tego miasta, no przeważnie kibicuje się zespołowi, który właśnie w tym mieście gra, ale wydaje mi się, że siatkarsko poznanianki rzeczywiście pokazują wyższą jakość gry. Naprawdę przede wszystkim widać to w przyjęciu, widać to w rozegraniu Oli Pasznik, widać to właśnie w poprawie przyjęcia, które zdecydowanie tutaj wzmacnia Karolina Różycka, ale też Klaudia Świstek, szczególnie w pierwszym secie, naprawdę bardzo dużo piłek przyjęła w punkt. No i to wszystko sprawia, że wynik na tablicy wyników wygląda tak, jak wygląda, a więc pokazuje dwusetową przewagę poznanianek. Enea Energetyk Poznań kontra AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Wynik w setach 2 do 0. Trenera Marcina Patyka. No i za moment zawodniczki zameldują się na placu gry. Za wielu uwag trener Marcin Patyk przekazywać nie musiał. Myślę, że jeżeli to najwyżej próbował wlać odrobinę spokoju w serca swoich zawodniczek. Zawodniczki Enei Energetyka Poznań meldują się już na boisku. Podobnie już zresztą również zawodniczki z Gliwic, obie drużyny w komplecie, a więc za moment
zaczniemy trzeciego seta tego spotkania. Czy ostatniego? Zobaczymy. W polu zagrywki po gliwickiej stronie siatki już Katarzyna Nadziałek, rozgrywająca, przypominam, kapitan drużyny AZS-u Politechniki Śląskiej Gliwice. Barbara Cembrzyńska, która została na boisku w tym trzecim secie, no nadziała się tutaj na potężny blok rywalek. I chyba po raz pierwszy w tym meczu na prowadzenie wychodzą zawodniczki gości. Miejmy nadzieję, że nie potrwa to długo. Katarzyna Nadziałek po raz kolejny. Dobrze Karolina Różycka. Jeszcze raz na Barbarę Cembrzyńską. Ola Paszczyk. No i jeszcze raz przypilnowały ją blokiem Izabela Trocińska i Katarzyna Osadczuk. 3. raz na przełamanie. Już takie podwójne. Spróbuje zagrać piłkę na Barbarę Cembrzyńską. Ola Paszczyk. No niestety nie udało się to. Niepewne trochę przyjęcie po stronie poznanianek i już 3-punktową przewagę zdobyły po tych zagrywkach Katarzyny Nadziałek, zawodniczki z Gliwic. Troszeczkę sennie weszły w tego trzeciego seta poznanianki. Jeszcze raz Barbara Cembrzyńska, jeszcze raz blok zawodniczek z Gliwic. Izabela Rapacz zaczepiła jeszcze gdzieś tam piłką o palce Eryki Salanciowej i Katarzyny Osadczuk. No i przerwała tę już chyba trochę za długą passę Katarzyny Nadziałek w polu zagrywki po stronie zespołu z Gliwic. Aleksandra Paszczyk, rozgrywająca i kapitan drużyny poznańskiej. Już piłka w grze. Blokiem poznanianki, ale bardzo pewny, solidny teraz atak Eryki Salanciowej. I właśnie bohaterka ostatniej akcji, a więc Eryka Salanciowa teraz w polu zagrywki. Autowy ten serwis słowackiej zawodniczki w barwach AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. I w polu zagrywki Barbara Bacha Cembrzyńska. Dobra zagrywka. Nie dała rady podbić tej piłki libero zespołu z Gliwic Aleksandra Elko. Myślę, że to też bardzo ważny serwis, bo dwa nieudane ataki Barbary na tym lewym skrzydle no troszeczkę pewnie zmniejszyły jej pewność siebie, no ale teraz te serwisy, bo drugi też udany, przyjmowały na drugą stronę siatki zawodniczki z Gliwic, sprawią, że nabierze pewności siebie sympatyczna przyjmująca zespołu poznańskiego. Zakończyła to wszystko Izabela Rapacz. Atakująca drużynę Enea Energetyka Poznań. I jeszcze raz Barbara Cembrzyńska. Doskonały serwis po raz kolejny. Sprawdzona czujność libero drużyny z Gliwic Aleksandry Elko. No więc te 3 punkty za serwis w dużym mieście należą się właśnie zawodniczce Enea Energetyka Poznań. Tym razem inaczej, ale też z kłopotami Aleksandra Elko i wykorzystuje to Karolina Różycka. Widzą Państwo teraz Ole Paszczyk, jak tam jeszcze konsultuje. Rozgrywająca poznańskiego zespołu chyba konsultowała ustawienie swojej drużyny. Już tłumaczę, dlaczego zagrywają zawodniczki z Gliwic. Tam
dopatrzyła się druga sędzia dotknięcia siatki przez Karolinę Różycką. Troszkę to wprowadziło zamieszania tutaj w szeregi NA Energetyka Poznań, ale mam nadzieję, że poznanianki szybciutko otrząsną się z tej sytuacji. No i wrócą do gry, do swojej gry tak naprawdę. Dobrze zapamiętała, że w drugiej linii jest rozgrywająca drużyny poznańskiej, środkowa drużyny z Gliwic, no i wykorzystała to, że nie mogła dotknąć tej piłki. Ola Pasznik. I Katarzyna Osadczuk w polu zagrywki po stronie AZS-u Politechniki Śląskiej Gliwice. Dobrze, Karolina Bohdanowicz. Dotknięcie siatki, ale też i udany atak Izabeli Rapacz. Dotknięcie siatki oczywiście po stronie zespołu AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. A w polu zagrywki po stronie Energetyka Poznań. Środkowa tej drużyny, Simona Dreczka. Dobrze przyjmują Gliwiczanki. No, próbowała jeszcze podbić tę piłkę właśnie Simona Dreczka, ale nie udało się. Błyskawiczne to rozegranie. Po dobrym przyjęciu wykorzystała swoją środkową Katarzyna Nadziałek. A w polu zagrywki Izabela Trocińska. Nieudany ten serwis atakującej drużyny AZS Politechniki Śląskiej z Gliwic. No i teraz swoich sił w polu zagrywki spróbuje Izabela Rapacz, atakująca z kolei drużyny poznańskiej. Dobrze Karolina Różycka, ale wyłapały tą całą sytuację zawodniczki z Gliwica, konkretnie rozgrywająca tej drużyny Katarzyna Nadziałek, no i zdobyła rozgrywająca i kapitan jednocześnie drużyny z Gliwic punkt dla swojej drużyny w polu zagrywki Joanna Ciesielczyk, przyjmująca tej drużyny. Chyba autowa była ta zagrywka, jeszcze ratuje sytuację Karolina Bohdanowicz, za darmo przebijają poznanianki, muszą teraz popracować blokiem. Popracowały, ale nie dały rady. Nie był ten blok taki w pełni stabilny. Katarzyna Urbanowicz próbowała jeszcze ratować sytuację, ale rzeczywiście słuszne teraz brawa poznańskiej publiczności dla Karoliny Bohdanowicz, która naprawdę niesamowicie szybko tam znalazła się w odpowiednim miejscu. Jednak ta trzypunktowa przewaga to zdaniem trenera Marcina Patyka za dużo, jeżeli chodzi o drużynę z Gliwic. Dużo zamieszania teraz w tym secie w grze drużyny poznańskiej. No i trener Marcin Patyk zdecydował się uspokoić troszeczkę grę swoich zawodniczek. Już wracają poznanianki do gry. Wracają na razie na plac gry, a mam nadzieję, że do gry i to takiej swojej gry wrócą za moment. Po przyjęciu spokojnym zagrywki Anny Ciesielczyk, bo chyba właśnie troszkę mniej pewne przyjęcie jest teraz przyczyną kłopotów poznanianek w ataku. No zobaczymy. Autowa teraz ta zagrywka. I Karolina Różycka, przepraszam, melduje się teraz w polu zagrywki. Dobra zagrywka, ale też dobrze w przyjęciu Gliwiczanki. A konkretnie całą tę akcję należy zapisać na konto Eryki Salanciowej, która najpierw pewnie przyjęła trudną zagrywkę Karoliny Różyckiej, a potem zakończyła całą tę akcję udanym atakiem na lewym skrzydle. Sylwia Pels. Karolina Różycka dobrze w przyjęciu i gdzieś tam z szóstej strefy spróbowała swoich sił. Najpierw Izabela Rapacz, a potem zakończyła to wszystko Barbara Cemczyńska. Katarzyna Urbanowicz teraz będzie wprowadzać piłkę do gry. No muszą gonić poznanianki wynik, bo
Już od dłuższego czasu utrzymuje się przewaga zespołu z Gliwic. Jeszcze była szansa na uratowanie tej piłki. Próbowała podbić ją, znaczy podbiła ją nawet jedna z zawodniczek poznańskich, ale już Szola Paszyk nie była w stanie tutaj przefrunąć nad stolikiem sędziowskim, żeby ewentualnie próbować tę piłkę ratować. Dobre, spokojne teraz przyjęcie poznanianek i równie spokojny atak. Jeszcze próbowała gdzieś tutaj biec na drugą stronę siatki, niesamowicie ambitnie Ryka Salanciowa, no ale piłka już opadła po poznańskiej stronie na aut. I Aleksandra Pasznik, rozgrywająca, jednocześnie kapitan poznańskiej drużyny. Dobry serwis, ale również dobre, pewne przyjęcie po stronie z Gliwic. No i daje to możliwość od razu Katarzynie Nadziałek wykorzystanie środkowej. Poprawiły przyjęcie zdecydowanie zawodniczki z Gliwic. Troszkę chyba siadło przyjęcie po stronie poznańskiej. To już musieli dokładnie przeanalizować statystycy. Ale wydaje mi się, że takie właśnie są przyczyny kłopotów. Trafiona tą piłką Karolina Bogdanowicz, ale udało się to wszystko i skończyło się to dobrze dla poznańskiej drużyny. I teraz w polu zagrywki Barbara Zembrzyńska. Po jej zagrywkach w pierwszej fazie tego seta udało się doprowadzić do remisu. Zobaczymy, jak będzie teraz. Na drugą stronę siatki przyjęta ta piłka, co wykorzystuje momentalnie i błyskawicznie Karolina Różycka. A więc znowuż gonią poznanianki przy serwisie Barbary Zembrzyńskiej. Trzymajmy kciuki za poznańską przyjmującą. Piłka w grze, Ola Pasznik może to rozgrywać na Karolinę Różycką, no troszkę chyba przekombinowały teraz poznanianki. Karolina Różycka no starała się delikatnie oprzeć tę piłkę o ręce blokujących gliwiczanek. Gdyby uderzyła mocniej, piłka wróciłaby pewnie pod nogi. No niestety piłka uderzyła w taśmę po tym plasie poznańskiej przyjmującej. I w polu zagrywki Katarzyna Osadczuk. Dobrze Karolina Różycka i środkiem Ola Pasznik. I środkowa drużyny poznańskiej Simona Dreczka. Podgoniły poznanianki ten jeden punkt. Już troszeczkę trudniej będzie się teraz grało zawodniczkom z Gliwic. No i właśnie teraz ta, która ten ostatni punkt zdobyła, czyli środkowa drużyny poznańskiej Simona Dreczka w polu zagrywki. Nieudany ten serwis poznanianki. Trzeba będzie teraz spokojnie przyjąć, kto tam zamelduje się na zagrywce po stronie zawodniczek z Gliwic. Izabela Trocińska atakująca. Będzie więc zagrywka dosyć trudna, precyzyjna. Dobrze Barbara Zembrzyńska i jeszcze lepiej Izabela Rapacz. Na dwie blokujące atakowała poznanianka, ale poradziła sobie z tym doskonale. No i teraz ona będzie wprowadzać piłkę do gry. Dobrze, czujnie poznanianki. Oj, po raz kolejny nie udaje się ta kiwka Karolinie Różyckiej. Trudno. Trzeba nadal zrobić swoje. To nie może być tak, że wszystko w drużynie wychodzi. Teraz Joanna Ciesielczyk. Dobrze Karolina Bogdanowicz, aczkolwiek piłka była bardzo trudna. Barbara Zembrzyńska rozgrywała to dołem. Podbijają gliwiczanki. Dobrze Barbara Zembrzyńska teraz w polu w dziewiątym metrze broniła tej piłki. No i teraz niestety na drugą stronę przeszła ta piłka. Nie dała rady już jej rozegrać Aleksandra Pasznik. I uciekają znów gliwiczanki. Jeszcze raz w polu zagrywki Joanna Ciesielczyk. Muszą poprawić przyjęcie zawodniczki z Poznania. Koniecznie.
To się oczywiście łatwo mówi z tej pozycji. Dużo gorzej wykonuje się to, będąc tam za siatką. Ale jak trzeba, wszystko zrobiła Barbara Cembrzyńska. Troszkę chyba za płasko, za mocno wrzucona w antenkę. Została teraz poznanianka. Brawo Karolina Bohdanowicz. No teraz ta obrona była najwyższej próby, a atak Karoliny Różyckiej na podwójnym bloku równie udany. Tutaj zirytowany drugi trener zespołu z Gliwic, Krzysztof Czapla. Trenerzy twierdzą, że piłka przed podłożeniem rąk przez poznanianki dotknęła parkietu. Tymczasem Karolina Różycka już przygotowana do wprowadzenia piłki do gry. Dobrze pewnie przyjmują Gliwiczanki. Brawo teraz dla Izy Rapacz za tą grę w obronie. Karolina Bohdanowicz, no podbiła tę piłkę, ale niestety atak był tak potężny, że od jej rąk odbita piłka poszybowała daleko, daleko, gdzieś tam za bandy sponsorskie, za końcową linią boiska. Sylwia Pels, środkowa drużyny z Gliwic. Dobrze Karolina Różycka, dobrze Ola Paśnik. No i niestety wyczuły tą grę kombinacyjną poznanianek zawodniczki z Gliwica, konkretnie Katarina Osawczuk. O czas prosi trener zespołu ENEI Energetyka Poznań Marcin Patek. To już drugi czas. To już drugi czas trenera Marcina Patyka. Pokazał przed chwilą sędzia sekretarz. Widzą Państwo zespół ENEI Energetyka Poznań. W międzyczasie widzą Państwo też świetnie bawiącą się publiczność w tej kameralnej, ale jednocześnie wypełnionej publicznością hali Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji przy ulicy Spychalskiego w Poznaniu. Można się bawić razem z kibicami drużyny przeciwnej, bo jest tutaj spora delegacja kibiców Gliwic. Można i można tworzyć już wspólnie kapitalną atmosferę w tym spotkaniu pierwszej Ligi Siatkówki Pań w Poznaniu. Ta atmosfera będzie z pewnością jeszcze lepsza, jeżeli poznanianki jeszcze będą próbować tego seta uratować. My oczywiście całym sercem jesteśmy z nimi, trzymamy kciuki. Brawo Karolina Bohdanowicz, brawo Ola Paśnik i brawo Katarzyna Urbanowicz. I gonimy. I właśnie ta, która ostatni punkt zdobyła, więc środkowa drużyny poznańskiej Katarzyna Urbanowicz w polu zagrywki. Spokojnie przyjmują tę piłkę Gliwiczanki. Dobrze i zarapaczno, ale nie udało się tej piłki uratować. Protestują poznanianki. Jest odrobinę zamieszania, bo skoro trener Marcin Patyk protestuje, no to już rzeczywiście musi być bardzo zirytowany, bo rzadko mu się zdarza. Pierwszy sędzia prosi jeszcze kapitan poznańskiej drużyny, Ole Paśnik. Emocje już opanowane. Trzeba teraz po prostu przyjąć ten serwis Katarzyny Nadziałek i wyprowadzić udany atak. To będzie zdecydowanie najlepsza odpowiedź na to wszystko, co się stało po drugiej stronie siatki. Troszeczkę za szybko do bloku chyba wyskoczyły poznanianki. Wykorzystała to Eryka Salanciowa, obijając piłkę o ich dłonie. No i trzeba teraz będzie bardzo, bardzo mocno walczyć o uratowanie tego seta. Trzymamy kciuki za poznanianki. Katarzyna Nadziałek raz jeszcze. Na palce Barbara Cembrzyńska. Tak troszkę na laty i z miejsca Izabela Rapacz. I doskonale teraz w bloku Ola Paśnik i Simona Dreczka. O to chodzi. Nie było zbyt wielu punktowych bloków w tym secie
dla poznanianek. O ile dobrze liczę, był to drugi. I Aleksandra Pasznik, rozgrywająca i kapitan poznańskiej drużyny. Dobrze, Karolina Bogdanowicz, Aleksandra Pasznik na Izabelę Rapacza. Ta kończy tę piłkę, brawo! O, pozbierały się poznanianki. O, drugi czas w tym secie prosi trener drużyny AZS Politechniki Śląskiej z Gliwic, Wojciech Czapla. Zresztą obaj trenerzy zawodniczkami, zarówno Wojciech Czapla, jak i Krzysztof Czapla. Jeszcze Krzysztof Czapla coś się tłumaczy Izabeli Trocińskiej. A poznańska sala, jak Państwo widzą, dudni oklaskami, dudni dopingiem dla poznańskich zawodniczek. I po raz kolejny Ola Pasznik w polu zagrywki. Ważne, żeby teraz tej zagrywki nie zepsuć. Po takiej przerwie zawsze dosyć trudno się serwuje. Ale Aleksandra Pasznik jest doświadczoną zawodniczką. Brawo, Karolina Bogdanowicz, teraz w asekuracji. Izabela Rapacz, brawo! Wszystko funkcjonuje jak trzeba w poznańskim zespole teraz. Zarówno gra defensywna, jak i ofensywna. Bije brawa swoim koleżankom Karolina Różycka. No i już powoli czują oddech rywalek na plecach zawodniczki z Gliwic. Kręci z niedowierzaniem głową trener Wojciech Czapla. No ale on już wszystko, co zrobił, co zrobić mógł, zrobił. Wziął dwie przerwy w grze. Gramy! Piłka w grze, odbita od stopy poznanianki. Antenka! Opłaciło się grać do końca. No proszę Państwa, szczęście mówią, że sprzyja lepszym. Ściany grają z gospodarzami, czasami z gospodarzami grają również antenki. Śmieją się zawodniczki poznańskie, śmieją się trener Marcin Patyk, ale rzeczywiście dużo szczęścia teraz było po stronie drużyny poznańskiej. Oby to szczęście sprzyjało nadal. My się tym martwić na pewno nie będziemy. No teraz już wpakowała tę piłkę między antenką a rękami blokujących. Zawodniczka drużyny z Gliwic. Eryka Salanciowa. Na palce Barbara Sembrzyńska. Szeroko rozegrała tę piłkę Aleksandra Sembrzyńska i jest punkt dla poznanianek. Brawo, Izabela Rapacz. To są właśnie te momenty, kiedy atakująca musi wziąć sprawy w swoje ręce, kiedy musi po prostu wziąć całą odpowiedzialność i nie zastanawiając się wiele, uderzyć w piłkę, ile sił w ręku. Barbara Sembrzyńska. Nie dały rady zablokować się tej piłki poznanianki. Muszą jeszcze zawodniczki Enei Energetyka Poznań podgonić w tym secie. Katarina Osawczuk, środkowa zespołu AZS Politechniki Śląskiej z Gliwic. Ona ma trudną zagrywkę. Dobrze, Karolina Bogdanowicz. Aleksandra Pasznik i Izabela Rapacz. Brawo! No teraz trzeba zdobyć punkt przy własnej zagrywce. Zmiana w zespole poznańskim. Taka typowo zadaniowa. Po raz pierwszy zobaczymy na placu gry Aleksandrę Omelaniuk. Atakująca drużyny Enei Energetyka Poznań. No zobaczymy, czy będzie w stanie swoją zagrywką sprawić kłopoty zawodniczkom z Gliwic. W miarę pewne przyjęcie po ich stronie, ale sporo zamieszania. Ola Pasznik, szeroko. Potężne zamieszanie po stronie poznańskiej, ale teraz już opanowane. Ola Pasznik wyłączona z rozegrania. Jeszcze raz Izabela Rapacz. Out! Uff! Ale teraz się, proszę Państwa, działo na boisku.
drugi czas był trenera AZS Politechniki Śląskiej. Przyznam się szczerze, że myślałem, że to trzeci czas tego trenera już zabrany. No ale trudno się dziwić trenerowi z Gliwic, który już tak naprawdę prawie że widział ten set wygrany. Tymczasem mamy remis, no i wszystko zapowiada bardzo emocjonującą końcówkę trzeciego seta. Zawodniczki z Gliwic będą robiły na pewno wszystko, żeby to nie był ostatni set tego meczu, no a poznanianki będą się starały z całego serca tego seta skończyć. W dalszym ciągu w polu zagrywki Aleksandra Omelaniuk, atakująca zespołu NAI Energetyka Poznań. Doskonała zagrywka, ale również czujnie w obronie libero drużyny ze Śląska Aleksandra Elko. No i setball dla Gliwiczanek. Zmiana w zespole Gliwic. Schodzi z placu gry Katarzyna Nadziałek. A więc bez rozgrywającej będą grały Gliwiczanki na placu gry pod siatką. Dla podwyższenia bloku melduje się środkowa Nikola Abramaitis. No ale będą próbowały za wszelką cenę blokiem zatrzymać się poznanianki, teraz zawodniczki z Gliwic. Izabela Trocińska tymczasem pakuje piłkę w siatkę. No i zmiana powrotna oczywiście po stronie zespołu z Gliwic. Wraca Nikola Abramaitis na ławkę rezerwowych, konkretnie do kwadratu na rezerwowych, a na placu gry melduje się z powrotem rozgrywająca i kapitan drużyny z Gliwic Katarzyna Nadziałek, a w polu zagrywki Izabela Rapacz, atakująca drużynę z Poznania. Na palce Gliwiczanki. Brawo Karolina Bogdanowicz w obronie, próbowała tutaj za wszelką cenę przebijać tę piłkę Ola Pasznik, no i udanym atakiem kończą to wszystko zawodniczki z Gliwic. Atak z drugiej linii. Eryka Salanciowa zdecydowanie poprawiła jakość swojej gry. Słowacka reprezentantka AZS Politechniki Śląskiej z Gliwic. Joanna Ciesielczyk w polu zagrywki. Na palce Karolina Różycka. Podbity atak poznanianek. Ale nie przebiją już tej piłki. Brak komunikacji między Eryką Salanciową a libero drużyny z Gliwic Aleksandry Elko, ale to już nie jest martwienie poznanianek. Mamy grę na przewagi, mamy emocje pod koniec tego trzeciego seta. Karolina Różycka. Eryka Salanciowa teraz dobry plasowany atak, zmyliła tym już przygotowaną do odbioru bardzo silnego ataku Karolinę Bogdanowicz. No i kolejny, trzeci już setball w tym spotkaniu po stronie zawodniczego AZS-u Politechniki Śląskiej Gliwice. Sylwia Pelc, środkowa tej drużyny. Dobrze Karolina Bogdanowicz. Podbity atak poznanianek. Będą jeszcze wyprowadzać kontrę. Nie, już raczej piłka za darmo na drugą stronę siatki. Brawo Ola Pasznik! Tego się raczej nie spodziewały. Próbowała kilkakrotnie dzisiaj tej kiwki. Zmiana w zespole poznańskim. Schodzi z placu gry Aleksandra Omelaniuk, która bardzo dobrze wprowadziła się swoimi zagrywkami. A na placu gry z powrotem Simona Dreczka, środkowa drużyny NAI Energetyka Poznań. W polu zagrywki druga środkowa Katarzyna Urbanowicz. Niepewne przyjęcie po stronie AZS-u Gliwice. I atak w siatkę Eryki Salanciowej. No i teraz matchball dla poznanianek. Pole zagrywki wędruje Katarzyna Urbanowicz. No i teraz wszystko w jej rękach, no i potem pewnie w rękach próbujących bronić atak zawodniczek z Gliwic, zawodniczek NAI Energetyka Poznań. Zobaczymy, jak to się powiedzie. Z drugiej linii Gliwiczanki udało się zmylić blokujące Barbarę Cembrzyńską i Simonę Dreczkę. I w polu zagrywki kapitan drużyny z Gliwic, Katarzyna Nadziałek.
Pamiętajmy, że rozgrywająca drużyny z Gliwic gra teraz w drugiej linii. Szeroko na Barbarę Cebrzyńską, Ola Pasznik i jest kolejny setball dla czwarty już dla drużyny AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Jeszcze raz Katarzyna Nadziałek. Żaden z trenerów nie ma już do dyspozycji czasu. Karolina Różycka z drugiej linii i za Rapacz będą kontrować Gliwiczanki. Nie udało się to. Za mocno wrzucona gdzieś tam w antenkę Izabela Trocińska. Nie była w stanie już tej piłki uratować. No i Aleksandra Pasznik. Co zrobi kapitan poznańskiej drużyny? Dobre przyjęcie zagrywki po stronie zespołu z Gliwic. Tak trochę na raty próbowała atakować tę piłkę Izabela Trocińska, ale umieściła ją w końcu w parkiecie po poznańskiej stronie siatki. I piąty serwis, piąty setball dla drużyny AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Eryka Salanciowa. Dobre przyjęcie poznanianek. Troszkę odrzucona od siatki. I Zara Pacz teraz atakuje z miejsca boisko. Pokiwał nieco zrezygnowany głową trener Wojciech Czapla, który obserwował całą tą sytuację. Ale bardzo dobry ten atak poznańskiej atakującej. Barbara Cemrzyńska, no to jej serwisy w tym secie sprawiały najwięcej kłopotów rywalkom. Jak będzie teraz, trzymajmy kciuki. Niestety serwis autowy. A więc szósty setball. Już przy trzeciej dziesiątce punktów dla zespołu AZS Politechnika Śląska Gliwice. Próbuje z zabocznej linii jeszcze przekazywać jakieś uwagi swoim zawodniczkom trener Wojciech Czapla. Tymczasem w polu zagrywki już Katarzyna Osadczuk, środkowa tej drużyny. Dobrze Karolina Bohdanowicz, Ola. Tutaj nie mogą pogodzić się z decyzją sędziego trenerzy Wojciech i Krzysztof Czapla, trenerza AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Chodzi najprawdopodobniej o to, że piłka została niewłaściwie zagrana według nowej interpretacji przepisów przez Karolinę Różycką. Znają Państwo pewnie tę sytuację również z Mistrzostw Świata w siatkówce, tych męskich. Ta interpretacja teraz bardzo się zmieniła, nie była w stanie podbić tej piłki po ataku gliwiczanek Simona Dreczka. Siódmy serwis dla zespołu AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. A w polu zagrywki Izabela Trocińska, atakująca drużyna AZS Politechniki Śląskiej z Gliwic. Karolina Różycka bardzo dobrze w tej obronie. No i tutaj Izabela Rapacz zameldowała się tym razem po prawej stronie siatki. Ten atak już myślę nie pozostawiał nikomu najmniejszych wątpliwości. I teraz właśnie atakująca poznańskiej drużyny wędruje w pole zagrywki. Niesłychanie zacięta końcówka tego trzeciego seta. No ale myślę, że kibicom w to grali. Druga linia. Jeszcze ta piłka jest do uratowania. Muszą teraz późno skoczyć do bloku poznanianki. Karolina Różycka. No doskonale. To pokazała teraz to, czego po niej oczekiwano w poznańskiej drużynie. Nieprawdopodobny spokój w całej tej sytuacji. Wykorzystała ręce zbyt szybko skaczących do bloku gliwiczanek. No i wpakowała piłkę między ich dłonie, a taśmę siatki. Izabela Rapacz. Dobrze teraz w obronie Barbara Cemrzyńska. No za darmo muszą przebijać poznanianki. A i jej teraz trochę pecha po tej sporej dozie szczęścia miały poznanianki. Gdzieś tam zaszepiła o ręce opadające już w bloku
Katarzyny Urbanowicz ta piłka i niestety zmyliła jej koleżanki na boisku. Trudno, gramy dalej. Joanna Ciesielczyk. Niesamowicie zacięty ten trzeci set spotkania w hali Poznańskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Spralskiego w Poznaniu. Izabela Rapacz podbity, jej atak teraz w obronie poznanianki. Jest szansa na kontrę. Izabela Rapacz z drugiej linii, niestety w taśmę. Ósmy setball dla zespołu AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Myślę, że jakkolwiek by się ten set nie zakończył, gorące brawa należą się zawodniczkom obu drużyn, które stworzyły niesamowicie zaciętą walkę pod koniec tego seta. Joanna Ciesielczyk. Karolina Różycka na drugą stronę siatki. Teraz muszą przebijać się Gliwiczanki. A i zablokowana niestety Katarzyna Urbanowicz. No i gramy czwartego seta. 34 do 32 wygrywają seta numer 3 zawodniczki AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. No i gramy dalej. Gorące brawa należą się obu drużynom za niesamowicie zaciętą końcówkę tego trzeciego seta, wygranego koniec końców przez zawodniczki z Gliwic. No będą musiały teraz mocno wziąć się do pracy zawodniczki z Poznania, ponieważ na pewno Gliwiczanki będą uskrzydlone tym zwycięstwem. A emocje będą tutaj grały bardzo, bardzo dużą rolę. Przypominamy tym z Państwa, którzy może dopiero teraz włączyli się do naszej transmisji, że oglądają Państwo transmisję z meczu inaugurującego rozgrywki pierwszej ligi siatkówki kobiet w Poznaniu w hali B Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji przy ulicy Spralskiego, na popularnej Chwiałce, jak to większość poznaniaków doskonale interpretuje i zna właśnie i korzysta pewnie z tej nazwy. Jakiekolwiek zmiany nazw ulic by nie zaszły, to pewnie Chwiałka na wieki już Chwiałką pozostanie, niezależnie od tego, kto i jakiej ulicy patronuje. Wynik meczu 2-1. No i teraz przed nami czwarty set tego spotkania między Eneo Energetykiem Poznań a AZS-em Politechniką Śląską Gliwice. Jak to zwykle po trzecim secie spotkania mamy troszeczkę dłuższą przerwę. Trener Wojciech Czapla wykorzystuje tą przerwę jeszcze na przekazanie jakichś uwag swoim zawodniczkom. Trener Marcin Patyk, co teraz Państwo widzą na ekranach, jeszcze tam indywidualnie, głównie do rozgrywającej drużyny, do Oli Pasznik, kierował troszkę informacji. No i teraz już wszystko powoli wraca do normy. Zawodniczki wracają na plac gry. No i mamy nadzieję, że ten czwarty set tego spotkania zakończy się pewnym zwycięstwem zawodniczek NA Energetyka Poznań. Jeszcze druga sędzia dzisiejszego spotkania, Joanna Radecka, kontroluje ustawienie obu drużyn. A my będziemy za moment oglądać zawodniczki w czwartym secie tego spotkania. Aleksandra Pasznik wprowadza już piłkę do gry. Troszkę poruszone to przyjęcie zawodniczek z Gliwic, ale uratowały jeszcze akcję. Autowy ten atak. Patrzę na sędziów, nie było bloku, a więc
Zdecydowanie autowy atak zawodniczek z Gliwic. I Ola Pasznik w polu zagrywki raz jeszcze. Czy jakieś zmiany w tym czwartym secie? Nie, na polu gry pozostaje Barbara Cemrzyńska. No teraz sprawdzona czujność Oli Pasznik przez rywalki z drugiej strony siatki. I w polu zagrywki Eryka Salanczowa. To do niej zdecydowanie należała końcówka tego zwycięskiego ostatecznie dla zawodniczek z Gliwic trzeciego seta. Ale ten atak Eryki Salanczowej z drugiej linii już w taśmę, właściwie w siatkę poniżej taśmy. No i spokojnie w pole zagrywki wędruje Barbara Cemrzyńska. Kłopoty z przyjęciem po stronie zawodniczek z Gliwic i autowy ten atak. Jeszcze wcześniej było dotknięcie siatki, a więc niezależnie od jakości tego ataku, już punkt wcześniej należał się poznaniankom. Tak czy owak w polu zagrywki po raz kolejny Barbara Cemrzyńska. I po raz kolejny będą się zmagać z jej zagrywką gliwiczanki. We trzy ustawione do przyjęcia zawodniczki z Gliwic. Na palce Eryka Salanciowa, ale tutaj nieporozumienie między Katarzyną Nadziałek a Kataliną Osadczuk i kolejny punkt dla poznanianek. Pogubiły się na początku tego seta zawodniczki z Gliwic. Trochę zrezygnowany trener Wojciech Czapla, no ale to już nie jest zmartwienie poznaniaków i poznanianek. Doskonale Karolina Różycka, jeszcze było w międzyczasie dotknięcie siatki. No, mają kłopot, podobnie jak w poprzednim secie z radzeniem sobie z zagrywką Barbary Cemrzyńskiej, zawodniczki z Gliwic. To ustawienie też nie jest dla nich specjalnie korzystne. A Barbara Cemrzyńska niemiłosiernie tutaj dręczy je swoją zagrywką. Trochę nieporozumienia tutaj między rozgrywającą a Barbarą Cemrzyńską. No i przez to nieskończony ten atak, natomiast pewnie już po lewej stronie siatki atakuje tę piłkę Joanna Ciesielczyk. A w polu zagrywki Katarzyna Osadczuk. Środkowa drużyny AZS Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Trudna ta zagrywka, płaska bita tuż nad siatką. Karolina Różycka musiała plasować ten atak. Teraz dobrze pograły blokiem, ale czujnie tam na środku siatki Sylwia Pelc. No i powoli gonią zawodniczki poznańskie, reprezentantki AZS-u Politechniki Śląskiej z Gliwic. Po raz kolejny w polu zagrywki Katarzyna Osadczuk. Od jej dobrej zagrywki to wszystko się zaczęło. Karolina Bogdanowicz z kłopotami. Barbara Cemrzyńska musiała rozgrywać tę piłkę. Karolina Różycka spróbowała jednak silnego ataku. No ale błąd podwójnego odbicia po stronie zawodniczek AZS-u Politechniki Śląskiej z Gliwic. No i jest kolejny punkt dla poznanianek. W polu zagrywki Simona Dreczka. Środkowa drużyna Enei Energetyka Poznań. Autowa ta zagrywka za daleko, zdecydowanie za daleko poszybowała ta piłka po serwisie poznańskiej środkowej. Izabela Trocińska. Atakująca drużyny gliwickiej. I podobnie jak w przypadku środkowej poznańskiej drużyny, ta piłka gdzieś tam powędrowała daleko, za 9 metr boiska. Izabela Rapacz teraz melduje się na placu gry.
hit transferowy tego sezonu, jeżeli chodzi o pierwszą ligę siatkarską w Polsce, z pewnością. Dotknięcie siatki po stronie, na pewno po stronie Gliwickiej, tak zresztą nawet nie próbowała dyskutować z tą decyzją sędziowską Katarzyna Nadziałek. No i jeszcze raz Izabela Rapacz. Dobrze byłoby spokojnie pewną dużą przewagę zbudować już na początku tego seta i potem spokojnie doprowadzić ten mecz do końca. Trudna zagrywka, ale dobrze przyjęta przez zawodniczki z Gliwic. Brawo Karolina Bohdanowicz. Ale chyba dotknięcia siatki dopatrzyli się sędziowie. A szkoda, bo piłka była jeszcze w sumie być może do uratowania. Ale trudno. Trzeba teraz spokojnie przyjąć zagrywkę Joanny Cisielczyk, która na pewno będzie robić co tylko w jej mocy, żeby utrudnić to zadanie poznaniankom. Dobrze. Out czy boisko? Boisko. Nie widziałem tej bocznej linii boiska zasłoniętej tam przez blokujące gliwiczanki. A w polu zagrywki Karolina Różycka. Z kłopotami, ale w miarę pewnie przyjęta ta piłka przez zawodniczki z Gliwic. Musiała rozgrywać dołem Karolina Bohdanowicz. Tak, no teraz z tego typu piłki już sędziowie gwiżdżą. Jeszcze dodatkowo właśnie Izabela Rapacz była w drugiej linii, próbowała gdzieś tam maksymalnie wyciągnięta do przodu przepchnąć tą piłkę na drugą stronę siatki, ale sędziowie wychwycili nadepnięcie linii trzeciego metra. No i efekt był, jaki sami Państwo widzieli. Takie trochę szarpnięcie, szarpnięte to przyjęcie Izabeli Rapacz, ale tutaj pewnie z lewego skrzydła po rękach blokujących po skosie Barbara Cembrzyńska. Katarzyna Urbanowicz. Środkowa drużyny poznańskiej. No teraz można powiedzieć podręcznikowo zagrały tę krótką Katarzyna Nadziałek i Katarzyna Osadczuk. Na czystej siatce przysłowiowego gwoździa wbiła środkowa drużyny gliwickiej w parkiet po poznańskiej stronie boiska. I Katarzyna Nadziałek, współautorka ostatniego punktu w polu zagrywki, kapitan rozgrywająca drużyny gliwickiej. Dobrze teraz, aczkolwiek chyba troszeczkę za wcześnie wybrała się do ataku środkowa drużyny poznańskiej. I jest kolejny punkt dla drużyny z Gliwic. Jeszcze raz Katarzyna Nadziałek, rozgrywająca i kapitan drużyny Politechniki Śląskiej z Gliwic, będzie wprowadzać piłkę do gry. Dobrze, Karolina Różycka. Dobry atak Izabeli Rapacz, ale wyblok zawodniczek z Gliwic. No i po rękach Oli Pasznik ten atak Eryki Salanciowej. I jeszcze raz Katarzyna Nadziałek w polu zagrywki. Jeszcze nie zdecydował się na wzięcie przerwy w grze trener Marcin Patyk, ale zniwelowały już prawie do zera tą przewagę wypracowaną przez poznańskie zawodniczki i gliwiczanki. Ola Pasznik teraz na Barbarę Cembrzyńską, ale nie dały się złapać na ten atak tak częściowo przez środek siatki zawodniczki AZS-u z Gliwic. I widzę, jak w kierunku przycisku czasu zmierza trener Marcin Patyk. Tak, zdecydował się na przerwę w grze trener drużyny Enei Energetyka Poznań. Widzą Państwo teraz poznańską drużynę tutaj zebrano wokół trenera Marcina Patyka, wokół fizjoterapeuty również zespołu poznańskiego. Tu drugi trener Dominik Hajduk chyba analizuje jeszcze statystyki tego spotkania.
Zobaczymy, jak to się potoczy. Zawodniczki ENA i Energetyka Poznań wracają już na plac gry, a w polu zagrywki już przygotowana do kolejnego serwisu Katarzyna Nadziałek. Recepta jest prosta, trzeba spokojnie przyjąć i wyprowadzić udany atak. Mówi się to bardzo prosto, wykonuje dużo gorzej, ale teraz doskonale z bardzo trudnej piłki rozegrała tę piłkę Ola Pasznik, która jednocześnie całą tę akcję kończy udaną kiwką. Brawo dla rozgrywającej i kapitan poznańskiej drużyny. Ten punkt to w dużej mierze jej zasługa. I właśnie teraz Aleksandra Pasznik w polu zagrywki. Niepewne przyjęcie po stronie Gliwic, ale potężnie teraz zaryzykowała, stawiając wszystko na jedną kartę zawodniczka tej drużyny. A teraz jest szansa na kontrę, chociaż wyłączona z rozegrania Ola Pasznik, ale Izabela Rapacz, brawo! Doskonale wmieściła tę piłkę między blokujące antenkę poznańska atakująca. Naprawdę był to atak o dużym stopniu ryzyka, ale to ryzyko z pewnością się teraz opłaciło. Jeszcze raz Ola Pasznik. Teraz pewniejsze przyjęcie po stronie zawodniczek z Gliwic. Brawo Ola Pasznik, muszą za darmo przebijać poznanianki. Teraz wszystkie krzyknęły ja, ale niestety żadna z nich tej piłki nie była w stanie podbić. Dobrze to kiwnęła zawodniczka z Gliwic. Te przepisy związane z tym, czy piłka była rzucona, czy nie, z pewnością będą wywoływały mnóstwo dyskusji. Odrobinę nieporozumienia teraz po stronie poznańskiej, ale dobry blok teraz Izabeli Rapacz i drugi raz udany blok Izabeli Rapacz i Simony Dreczki. I w końcu skończyło się to dotknięciem siatki po stronie AZS-u Politechniki Śląskiej Grybice. Dwa bardzo udane bloki Izy Rapacz i Simony Dreczki. Brawa dla tych zawodniczek za tą grę blokiem. Trenerzy też dyskutują no właśnie o tym, kiedy piłka jest niesiona, a kiedy nie. Myślę, że na pewno te przepisy będą bardzo kontrowersyjne decyzje sędziowskie wywoływały. Będą wywoływały dużo dyskusji zarówno w świecie trenerskim, jak i w świecie sędziowskim, nie mówiąc już o tym, że zawodnicy też muszą grać, zawodniczki i zawodnicy muszą grać zupełnie inaczej. Tymczasem Katarzyna Osawczuk po gliwickiej stronie siatki już w polu zagrywki. Boisko, as serwisowy, idealnie w 9 metr wpadła ta piłka, uderzając w końcową linię boiska. No ale takie piłki po prostu czasami wpadają. Nie ma na to siły. Doprowadziły do remisu zawodniczki z Gliwic. Świetnie teraz cała ta akcja zagrana. Od przyjęcia przez Karolinę Różycką, przez rozegranie Aleksandry Pasznik, po efektowne zakończenie przez Izę Rapacz. Brawo! Na palce przyjmują zawodniczki AZS-u z Gliwic. Dobrze, gdzieś tam do bloku poszły Iza Rapacz i Katarzyna Urbanowicz, ale również poradziła sobie z tym blokiem. Karolina Salanciowa, a Izabela Trocińska, atakująca drużyny gliwickiej już w polu zagrywki. Musiała troszeczkę tam się wybrać po tą piłkę Ola Pasznik. Dobry teraz wyblok, jeszcze ofiarnie próbowała podbić tę piłkę Barbara Cembrzyńska, ale nie udało jej się. No i wychodzą na prowadzenie zawodniczki AZS-u z Gliwic. Nieskończony pierwszy atak poznanianek zemścił się. No i muszą teraz przyjąć tę piłkę poznanianki. Dobrze, Barbara Cembrzyńska. Jeszcze lepiej Karolina Różycka. Brawo.
Izabela Rapacz w polu zagrywki. Za moment ją Państwo zobaczą. Atakująca drużyna Enei Energetyka Poznań. Z kłopotami zawodniczki z Gliwic, ale teraz huknęła tę piłkę jak z armaty Erika Salanciowa i mimo, że była dobrze ustawiona Karolina Bohdanowicz do tej piłki, no to nie była już w stanie zamortyzować siły tego ataku. Joanna Ciesielczyk. No teraz szczęście uśmiechnęło się do zespołu AZS-u Gliwice, ale zdarzają się i takie sytuacje. Widzę, że tutaj desygnowana do zmiany Klaudia Świstek. Zmiana z Barbarą Cembrzyńską. Chodzi pewnie o poprawę przyjęcia. Przyda się na pewno także poznańskiemu zespołowi ta dawka pozytywnej energii, jaką z pewnością zaserwuje im przyjmująca, która właśnie teraz pojawiła się na boisku. No, najpierw trzeba spokojnie pewnie przyjąć zagrywkę. Robi to Klaudia Świstek. I bardzo teraz po profesorsku przebita ta piłka przez Aleksandrę Pasznik. Idealnie w narożnik boiska, idealnie w 9 metr posłała ją kapitan poznańskiej drużyny. A w polu zagrywki Karolina Różycka. Z pewnością w tej chwili najbardziej utytułowana zawodniczka poznańskiego zespołu. Autowy ten atak Izabeli Trocińskiej. No i dogoniły poznanianki rywalki. Teraz przydałoby się zacząć budować przewagę. Karolina Różycka raz jeszcze. Dobra zagrywka, ale dosyć pewne przyjęcie po stronie zawodniczek z Gliwic. Dobrze, Karolina Bohdanowicz, jeszcze można to uratować. Będą przebijać za darmo poznanianki. Teraz trzeba popracować blokiem. No, nie udało się to, próbowały Ola Pasznik i Katarzyna Urbanowicz. A w polu zagrywki Sylwia Pels. Polu zagrywki oczywiście AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Dobrze Karolina Różycka. Dobrze Klaudia Świstek. Block out. Tak jest. I to jest to, o co nam chodzi. Klaudia Świstek, która niesamowicie tutaj zagrzewa swoje koleżanki do walki. Na pewno taka dawka pozytywnej energii się przyda. Tymczasem Katarzyna Urbanowicz. Czujnie w obronie poznanianki, no zabrakło trochę szczęścia. Dobrze tutaj błyskawicznie zareagowała i Rapacz, ale zabrakło może 15-20 cm, żeby ta piłka wpadła w boisko. Zdarza się czasami i tak. Katarzyna Nadziałek, kapitan i rozgrywająca drużyny z Gliwic. Trudna zagrywka, zasłonięta trochę Karolina Różycka. No i odskakują znów na 2 punkty gliwiczanki. Jeszcze raz Katarzyna Nadziałek. Tutaj takie dosyć trudne ustawienie poznanianek. Gdzieś tam za ich plecami będzie przebiegać Izabela Rapacz. Dobrze teraz Karolina Różycka. Dobra kiwka Oli Pasznik, ale wyczuły jej intencje zawodniczki z Gliwic. No i Klaudia Świstek. Brawo! Aleksandra Pasznik teraz w polu zagrywki. Przydałaby się zagrywka, która sprawi kłopoty rywalkom. Troszkę tych kłopotów było, ale nie za wiele. Wyprowadziły udany atak autowy. Jeszcze raz Aleksandra Pasznik. A Państwo teraz tego nie widzą. Klaudia Świstek tutaj szaleje pod siatką, zagrzewając do dopingu wszystkich kibiców, zawodniczki, kogo się tylko da. Kłopoty z przyjęciem po stronie Gliwic, ale wyprowadzą jeszcze zawodniczki atak. Block out.
Eryka Salanczowa teraz w polu zagrywki po stronie AZS-u Politechniki Śląskiej z Gliwic. Uff, odetchnąłem z ulgą, bo piłka zatańczyła przez moment na taśmie siatki. Już jeden taki serwis był punktowy po stronie AZS-u Gliwice. Na szczęście teraz się to skończyło zupełnie inaczej i Klaudia Świstek melduje się w polu zagrywki. Jest mocna zagrywka i są kłopoty Gliwiczanek. Brawo Klaudia! Jeszcze sama siebie tutaj motywuje Klaudia Świstek, ale postanowił za bardzo nie dać jej się rozkręcić. Trener Wojciech Czapla. I tutaj postanowił przerwać te passe Klaudii Świstek. Uspokajają, przede wszystkim uspokajają swoje zawodniczki, trenerzy AZS-u Politechniki Śląskiej i Gliwice. Publiczność w hali Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji bawi się tymczasem doskonale. A w polu zagrywki po stronie NA Energetyka Poznań po raz kolejny Klaudia Świstek. Dobrze byłoby nie zepsuć zagrywki. Klaudia Świstek troszkę lżej zagrywki nie psuje. Jeszcze gramy. No zabrakło teraz troszeczkę szczęścia. Już cofała się od siatki Izabela Rapacz. Nie była już w stanie podbić się tej piłki dłonią. I Katarina Osawczuk teraz w polu zagrywki. Musiała biec do tej piłki na czwarty metr Ola Pasznik, ale czego nie zrobiła Ola Pasznik, to zrobiło doświadczenie Karoliny Różyckiej, która obija ręce rywalek. Poczekała troszeczkę, poczekała pół sekundy z tym atakiem do momentu, kiedy Gliwiczanki wysunęły dłonie nad siatkę, no i obiła. Jest zmiana tymczasem w drużynie poznańskiej. Podobna do zmiany w poprzednim secie. Na placu gry melduje się Aleksandra Omelaniuk. Schodzi na czas zagrywki pewnie tylko Simona Dreczka. No i Aleksandra Omelaniuk teraz wypróbuje czujność przyjmujących zespołu z Gliwic. W miarę pewnie przyjęta ta piłka. Atak autowy, ale po bloku. Czyżbyśmy znowuż mieli set, zmiana powrotna w zespole poznańskim. Ola Omelaniuk schodzi z placu gry, melduje się Simona Dreczko. Zmiana w zespole AZS Politechniki Śląskiej i Gliwice. Aleks na placu gry melduje się Nikola Abramaitis, a schodzi na chwilę rozgrywająca tej drużyny, czyli Katarzyna Nadziałek. Zmiana zresztą też znana nam z poprzedniego seta. Sprawdzenie jeszcze ustawienia przez drugą sędzię dzisiejszego spotkania, Joannę Radecką. No i Adam Piekarec gwizdkiem za chwilę da sygnał do tego, żeby wznowić grę. Izabela Trocińska już zagrywka, czujnie Klaudia Świstek. Izabela Rapacz podbity, ten jej atak. Dobrze Karolina Bogdanowicz, szansa na kontrę. Izabela Rapacz odrobinę pod piłką, ale poradziła sobie z tą sytuacją atakująca drużyny poznańskiej. No i mamy mecz pola. Izabela Rapacz w polu zagrywki. Na stojąco przede wszystkim kibice drużyny NA Energetyka Poznań. I czas, jeszcze jeden czas na życzenie trenera Wojciecha Czapli. Trener Wojciech Czapla, myślę, że głównie starał się uspokoić swoje zawodniczki przed tą ostatnią piłką. A kibice tymczasem bawią się, jak Państwo widzą, znakomicie. Co ważne, kibice obu drużyn. Zarówno ci z Gliwic, jak i ci z Poznania. Kapitalna atmosfera w hali Poznańskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji.
A Izabela patrzy. Teraz niesiona dopingiem będzie wprowadzała piłkę do gry. Czy będzie to rzeczywiście ostatni? Zobaczymy. Dobrze przyjęta ta piłka. Ale szansa na kontrę dla Poznanianek. Ola Pasznik. I jest. Niestety tak. Sędzia liniowy podniósł chołągiewkę w górę, pokazując aut. Pierwszy sędzia pokazał boisko. Cieszą się Poznanianki. Nie zgadzają się z tą decyzją sędziego, trenerzy. Nie wiemy, czy mecz się już zakończył, czy też nie. Tam trwają jeszcze jakieś dyskusje. Zaraz zobaczymy. Po bloku. Po konsultacjach z drugą sędzią Joanną Radecką, sędzia Adam Piekarec pokazał po bloku. 25 do 23 zwyciężają w tym czwartym secie spotkania Poznanianki. To szkoda, że to spotkanie zakończyło się dość kontrowersyjną decyzją, no ale przyznam się szczerze, że obydwoje sędziowie chyba wiedzieli zdecydowanie lepiej. Za moment jeszcze wybory MVP dzisiejszego spotkania. Statuetkę najlepszej zawodniczki wręczy prezes klubu Enei Energetyka Poznań Robert Rakowski. Najlepszą zawodniczką, a więc MVP spotkania została wybrana Izabela Rapacz, atakująca drużynę Enei Energetyka, nowy poznański nabytek. Gratulujemy Izie, gratulujemy zawodniczkom stworzenia naprawdę bardzo ciekawego widowiska, bardzo zacięty mecz, sporo zaciętej walki. Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę, żegnamy się już z hali Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Przy ulicy Spychalskiego. Życzymy równie udanych siatkarskich emocji w następnych spotkaniach. Do zobaczenia i do usłyszenia.
się oprzeć o ścianę.